Przyjechałem do Państwa z książką, która jest kulminacyjną moją pracą. Nie najważniejszą, ale na pewno kulminacyjną. Myślę, że wszystkie moje poprzednie książki, te autobiograficzne i te dotyczące księdza Jerzego Popiełuszki, były dla mnie równie ważne jak ta, ale ta jest jakimś domknięciem koła. I dlatego nazywam tę książkę pracą kulminacyjną. Ja bym może zaproponował taką konwencję spotkania, żeby Państwa nie zagadywać bardziej niż to jest potrzebne, żebym króciutko opowiedział o kulisach powstania tej książki, o różnych dotyczących jej aspektach, a później bym liczył na pytania Państwa, bo myślę, że pytania są tak naprawdę solą takich spotkań i one są tak naprawdę najważniejsze. Od czego tu zacząć? Myślę, że ta książka, z którą do Państwa przyjechałem, dziwny jest jej los. Dziwny jest jej los. Pan, jeszcze wciąż obecny prezydent Bronisław Komorowski, kilkakrotnie w odpowiedzi na pytania Bogdana Rymanowskiego, w odpowiedzi na wielu innych osób pytanych o tę książkę, jego odniesienie do tej książki, zawsze powtarzał jak mantrę, że książka jest niewiarygodna, nie warta nawet tego, by podawać ją do sądu, a ja jestem człowiekiem oskarżonym, a więc przez to również niewiarygodnym. Dlaczego pan prezydent Komorowski tak odpowiadał? No, muszę Państwu powiedzieć, że ja tą książką uczyniłem panu Komorowskiemu pewnego rodzaju prezent. Na czym polegał ów prezent? Ona miała się ukazać w grudniu albo w styczniu. Taki był plan. Na skutek różnych nacisków, nie tylko na mnie, ale na wiele osób, które mi przy tej książce pomagały, to wszystko się opóźniło. W efekcie ona miała premierę 22 kwietnia, a więc w środku kampanii wyborczej. Pan prezydent Komorowski uzyskał dzięki temu narzędzie, by w ciągu 2 dni zweryfikować prawdziwość tej książki. Tak jak w przypadku pana Hoffmana, którego podał do sądu i pan Hoffman musiał go 2 dni później przepraszać w telewizji TVN i w innych mediach. Podobnie mógł postąpić w przypadku tej książki. Ja go publicznie do tego namawiałem w telewizji Republika, w wielu innych miejscach, na spotkaniach takich jak to w internecie, a także w specjalnej korespondencji, którą wysłałem do pana Komorowskiego. W załączniku zamieściłem tę książkę. Ja namawiałem pana Komorowskiego, żeby mnie podał do sądu, jeżeli się nie zgadza z jej treścią. Robiłem to publicznie. Pan Komorowski nie skorzystał z tego narzędzia, jaki dawał mu tryb wyborczy. Narzędzia, które polegało na tym, że w poniedziałek mógłby mnie podać do sądu i we wtorek wszyscy by się dowiedzieli, czy w tej książce jest prawda, czy też jest nieprawda, jak twierdził pan Komorowski. Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego zamiast podać mnie do sądu, to używał tylko odniesień, nie będę się do niej odnosił, jest niewiarygodna, w ogóle nie chcę o niej słyszeć, albo tak jak powiedział Bogdanowi Rymanowskiemu, jak pan jeszcze raz o nią zapyta, to nie będę z panem współpracował. Dlaczego Komorowski zastosował taki manewr? Otóż dlatego, że wie o tym, że każde zdanie w tej książce jest prawdą. Rozmawialiśmy tuż przed przyjściem do Państwa z organizatorami i mam takie pytania na wielu innych spotkaniach. Czy to naprawdę możliwe, to co jest w tej książce? Pan Gowin niedawno w mediach powiedział, że jest szokowany jej zawartością i jeżeli nawet tylko 10% z tej książki byłoby prawdą, no to miejsce pana Komorowskiego jest, no nie zazdrości panu Komorowskiemu, to znaczy, że on powinien się znaleźć w bardzo trudnym położeniu. Ja państwa zapewniam, że nie 10%, tylko 100% w tej książce jest prawdą. I ja na każde zdanie z tej książki mam dowody, przed każdym uczciwym sądem wygrałbym z panem Komorowskim. Na czym polegała trudność pana Komorowskiego, żeby mnie podać do sądu? Polegała na tym, że pan Komorowski wie, bo częstokroć znaliśmy podobnych albo nawet tych samych ludzi, że ja mam pewne materiały w formie audio, w formie wideo, a także w formie dokumentów opatrzonych klauzulą ściśle tajnych, których oczywiście nie trzymam w domu, także proszę, by mnie nikt nie odwiedzał o 6 rano, których nie mogłem zamieścić w tej książce, dlatego że gdybym zamieścił w tej książce dokumenty opatrzone klauzulą ściśle tajne, to ujawniłbym tajemnicę państwową i tajemnicę państwową każdy, kto z Państwa wszedłby w jej posiadanie, nawet gdyby znalazł jakieś ściśle tajne dokumenty na wycieraczce, to jest jej dysponentem i jest zobligowany, by takie dokumenty odnieść na policję. Nie wolno tajemnicy państwowej ujawniać, chyba że optuje za tym bardzo ważny interes społeczny. Gdybym takie dokumenty zamieścił w tej książce, to wtedy od decyzji jednego człowieka, od prokuratora, zależałoby, czy
podaje mnie do sądu, oskarżając o złamanie tajemnicy państwowej, mam kolejny proces i blokuje mi książkę, czy też uznaje, że za publikacją takiej książki przemawiały ważne interesy publiczne i społeczne. Byłaby to decyzja jednoosobowa, jednego prokuratora. W związku z tym ja nie poszedłem na to ryzyko, ale gdyby pan Komorowski podał mnie do sądu i wtedy wskazałby na przykład jakieś konkretne zdanie, że to jego zdaniem jest nieprawda, to ja wtedy wyjmuję te dokumenty przed sądem, pokazuję je, albo wyjmuję pewne nagrania i pan Komorowski wiedział o tym, że ja mam jedno i drugie. I to była prawdziwa przyczyna, dla której prezydent Polski, Bronisław Komorowski, jedyne co mógł robić, to mówić, książka jest niewiarygodna, ale indagowany przez Bogdana Rymanowskiego, przez wielu młodych ludzi, na przykład w programie, w którym występował pan Nałęcz, młodzi ludzie pytali, to czemu nie podacie do sądu, jeżeli twierdzicie, że w tej książce nie ma prawdy. To jest prawdziwa przyczyna. Pan prezydent Bronisław Komorowski wie o tym, że w tej książce nie ma jednego zdania, którego ja bym nie udowodnił przed każdym uczciwym sądem. Nie wiem, czy państwo wiecie, co jest w tej książce, ile osób ją przeczytało, ile nie przeczytało. Najkrócej mówiąc, ta książka to jest jeden wielki akt oskarżenia dotyczący i pana Bronisława Komorowskiego i jego środowiska. Ja nie od dziś mówię, że Bronisław Komorowski jest w moim przekonaniu przestępcą i to wielokrotnym. Jeżeli się używa takich słów, nie mając na to dowodów, to się samemu popełnia przestępstwo, jeżeli takie słowa odnoszą się do prezydenta państwa. Ja mam miałem tak wiele procesów, że na dźwięk słowa sąd robi mi się niedobrze i nie pozwoliłbym sobie na to, by mówić takie słowa, nie mając stuprocentowej pewności, że one są prawdziwe. Ja napisanie tej książki przyjąłem taki scenariusz, że jeżeli coś wiedziałem, że na 100% to miało miejsce i na pewno było, bo na przykład byłem świadkiem pewnych rzeczy, ale nie byłem pewny, czy to udowodnię w sądzie. Bo mimo pewności zajścia faktu nie miałem stuprocentowej pewności, czy będę w stanie udowodnić te fakty w sądzie. To ja tego w tej książce nie zamieszczałem. Gdybym zamieścił, powstałaby druga książka, kolejne 400 stron. Faktów, o których wiem, że na pewno były, ale których nie wiem, czy bym udowodnił w sądzie. Wszystko to, co jest w tej książce, udowodniłbym w każdym uczciwym sądzie. I dlatego Bronisław Komorowski uciekał od tej książki jak przerażony. Dlatego jedyne, na co mógł sobie pozwolić, to mówienie, nie będę się do tej książki odnosił. I dlatego mógł stosować on, ewentualnie jego otoczenie, bo nikogo za rękę nie złapałem. Ale ktoś to robił. Takie dziwne wytwarzanie takich dziwnych sytuacji, w których w niektórych sieciach blokowano mi tę książkę, tak, że ona była dostępna od 25 maja, dzień po wyborach. Co najmniej w kilku sieciach tak było. Chociaż te akurat sieci miały tę książkę. Ona co prawda znikała w tempie błyskawicznym, bo drukowaliśmy ją w Czechach i jaki nakład by nie przyjechał, to okazało się, że był za mały. Wiem, że jedną książkę czytało często wiele osób, bo mam mnóstwo takich maili, gdzie ktoś pisze, że przeczytałem ja, przeczytała żona, sąsiadka, teraz sąsiadka pożycza komuś tam innemu. Także te książki krążyły z rąk do rąk. Wiem, że ich nakład był niewystarczający, chociaż na realia polskie był bardzo duży. Nie ma w tej chwili na rynku książki innej pozycji, która miałaby tyle wydrukowanych egzemplarzy, co ta książka w tym roku. 130 tysięcy egzemplarzy. Na maj 2015 to jest pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wydrukowane i sprzedane książki. Mimo to nakład okazał się niewystarczający, ale akurat te sieci, które blokowały, miały tę książkę. Wiemy, bo mamy, że tak powiem, orientację, ile jest książek w danej sieci. Więc nie podejmowano z tą książką uczciwej walki, na przykład w sądzie, tylko podejmowano walkę nieuczciwą, blokując jej publikację do 24 maja. Dzięki temu, że wiele osób niosło tę książkę w internecie, mimo tej blokady ona się przebiła do opinii publicznej i jakąś tam kropelkę odegrała w tym, że Bronisław Komorowski nie będzie prezydentem przez następne 5 lat. W moim głębokim przekonaniu to, co się wydarzyło, to jest bardzo ważny krok. Bardzo ważny krok, pierwszy bardzo ważny krok, kolejny krok w moim głębokim przekonaniu trzeba wykonać jesienią, bo ten pierwszy krok bez tego drugiego będzie tylko krokiem symbolicznym.
A później dopiero tak naprawdę powinno się rozpocząć wielkie czyszczenie państwa. Wielkie czyszczenie państwa. Dlatego, że Bronisław Komorowski w moim przekonaniu był pewnego rodzaju emanacją tego systemu zła. Ale usunięcie Komorowskiego nie załatwia całej sprawy. Bez poprawienia tego wyniku jesienią, a następnie bez czyszczenia państwa polskiego z tej całej patologii, jaką są głównie wojskowe służby informacyjne, które nie istnieją od wielu lat, ale które nigdy nie miały się lepiej niż w ostatnich latach, to jest pewien paradoks, niczego się w Polsce nie zmieni. Dlaczego ja mówię o tym w taki sposób? Zawarłem w tej książce wiele elementów, które pokazują, dlaczego nasz kraj wygląda tak, jak wygląda. Wraz z księdzem Stanisławem Małkowskim objechaliśmy w ostatnich miesiącach, jesienią i także na początku tego roku, kilkadziesiąt państw, wszędzie tam, gdzie są Polacy. Jeździmy wszędzie tam, gdzie są Polacy, a Polacy dzisiaj są wszędzie, więc objechaliśmy wiele krajów Europy i także Kanady i Stany Zjednoczone i wszędzie słyszymy to samo, że gdyby w Polsce była jakaś szansa na godne życie, to nikt by z tej Polski nie wyjeżdżał, od tak sam z siebie. Dlaczego jest tak, jak jest? Dlaczego, kiedy państwo na przykład popatrzycie na stocznie nerdowskie po połączeniu z RFN-em, to zobaczycie, że są to dokładnie te same stocznie. Żadna nie zbankrutowała, nie nadążają z przerobem zamówień. A w Polsce nie ma ani jednej stoczni. Byłem niedawno na Śląsku, gdzie mówi się o tym, że będą za chwilę likwidowane ostatnie kopalnie. Węgiel mamy sprowadzać z Chin. Dlaczego mamy najdroższe stadiony świata? Stadion Narodowy w Warszawie kosztował dwa razy tyle, co olimpijski w Londynie. Dlaczego mamy najdroższe mosty świata? Most Północny w Warszawie, z tego co słyszałem, jest najdroższym mostem, jeżeli nie świata, to na pewno Europy. Dlaczego mamy najdroższe autostrady? Wygląda to tak, że przy budowie setnego kilometra pierwszych 10 się sypie. Ja analizowałem dziesiątki kontraktów, nie powiem, że wszystkie, ale na pewno około setki. I wszędzie tam, gdzie jest od miliarda w górę, znajdowałem osoby związane z wojskowymi służbami informacyjnymi. Praktycznie w każdym kontrakcie. Kto budował najdroższy stadion świata? Firma Polakła, w której więcej oficerów WSI niż grzybów w dobrym barszczu. Między innymi mój były informator, pułkownik Aleksander L. był jednym z udziałowców tej firmy. Kto budował Most Północny? Ta sama firma Polakła. Możemy sobie tak mnożyć. Ci ludzie potrafili też robić coś z niczego. Od paru oficerów WSI plus paru ważnych ludzi, admirał Waga, Roman Kurnik, szef kadr Służby Bezpieczeństwa, wielki opozycjonista pan Andrzej Celiński, umawia się na to, że trzeba zarobić jakieś pieniądze. Nie chodzi tym ludziom o pieniądze rzędu 1000, 100 tysięcy, milion złotych. Oni patrzą w kategoriach miliardów. Zakładają tacy ludzie firmę Megagaz, maleńką firmę, która wynajmuje pokój na ulicy Nowowiejskiej w Warszawie, startują do przetargu na budowę trzeciej nitki rurociągu naftowego Przyjaźń i chociaż są debiutantem na tym rynku, wygrywają ten kontrakt w cuglach. Przystępują do realizacji budowy, ale nie znają się na tym, biorą podwykonawcę. Dostają kontrakt na 950 milionów złotych, 700 milionów szybko znika. Podwykonawca nie dostaje ani złotówki, przerwa pracę otwartą rurą w lesie. Ja o tym pisałem publikację w dzienniku Życie, tygodników Wprost w latach 2002-2004, składałem wnioski do prokuratury, pies z kulawą nogą się nie zainteresował. W roku 2008, gdy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego naszła moje mieszkanie, próbowano mnie zniszczyć, doprowadzono do stanu całkowitego załamania, wyniesiono wszystkie dokumenty, komputery, wszystko co tylko wpadło im w ręce. Ci ludzie wiedzą, że ja nie mam jak się bronić, bo nie mam ani jednego dokumentu na potwierdzenie tego, że pisałem prawdę. Po 4 latach odczekali, wytaczają mi procesy karne, cywilne, że ich zniesławiłem, że popsułem im interesy, że naraziłem na szwank dobre imię firmy Megagaz. Ja to nazywam cudem, że w stanie, w jakim się znajdowałem, całkowitego załamania, zapewne tylko dzięki modlitwie wielu ludzi, udało mi się wygrać z nimi w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Dwa sądy stwierdziły, że firma Megagaz, założona między innymi przez oficerów WSI, zdefraudowała 700 milionów złotych. Jeżeli stwierdziły to dwa sądy, prokuratura w Płocku nie miała wyjścia, wytoczyła proces udziałowcom. Jeden został skazany za defraudację 700 milionów złotych na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Ani jednego dnia w areszcie, ani złotówki kary. Państwo słyszeliście o tym, jak pani chora na Alzheimera wzięła batonika ze sklepu za 2,50 i miała problemy. Prokurator prężył się w telewizji, mówił, prawo jest równe dla wszystkich, musi być postępowanie. Za 700 milionów złotych żadnej kary, bo co to za kara, jeżeli człowiek nie spędził ani jednego dnia w areszcie?
jeżeli nie zapłacił ani złotówki, jeżeli nie zwrócił ani złotówki zagrabionych 700 milionów złotych. To, co tu Państwu mówię, to jest wierzchołek góry lodowej. To jest naprawdę cud, że to państwo się jeszcze nie rozpadło w ogóle na kawałki. Państwo traktowane, tak jak to opisał Henryk Sienkiewicz w Potopie, w rozmowie Bogusława Radziwiłła z Andrzejem Kmicicem. Polska to wielkie czerwone sukno, rwijmy, żeby jak najwięcej zostało w rękach. Ci ludzie tak to traktują. Bronisław Komorowski był emanacją tego systemu. Do końca mówił, że WSI to dobre, propaństwowe, patriotyczne służby. Do ostatnich chwil urzędowania, chociaż jeszcze formalnie urzęduje. Jak wyglądało to urzędowanie? No właśnie wyglądało w taki sposób. W roku 89 było w Polsce ponad 10 tysięcy przedsiębiorstw, które zatrudniały od kilkuset osób do kilkunastu tysięcy. W ubiegłym roku, jak powiedziała mi profesor Grażyna Ancyparowicz, która do niedawna kierowała działem finansów Głównego Urzędu Statystycznego, było mniej niż 250 zakładów pracy tego typu, które zatrudniały od kilkuset osób do kilkunastu tysięcy. Z 10 tysięcy 250, a liczba ta maleje z roku na rok. Prawdopodobnie, jeżeli ten system będzie dalej utrzymany, w najbliższym czasie znikną te ostatnie przedsiębiorstwa. Polska ma być krajem, gdzie nie rodzą się dzieci, gdzie młodzi ludzie emigrują, gdzie lukratywne kontrakty dostają firmy związane z wojskowymi służbami informacyjnymi albo innymi służbami tajnymi. Ja mówię i piszę o tym otwarcie w wielu miejscach, w książkach, w internecie, wszędzie w zasadzie, gdzie się da, że Polska to jest taki kraj, w którym rozpanoszył się nowotwór, który atakuje komórkę po komórce i, w zasadzie ten organizm niszczy, jak się tylko da. To, co wiele osób nazywa historią, w przypadku Polski nie jest historią. Dlaczego coś, co powinno być historią, system PRL, służby tajne wywodzące się z PRL, w Polsce nie są historią? Ja to opisałem w tej książce, między innymi w tej książce, na przykładzie teczki opatrzonej kryptonimem Anioł. To była teczka, którą założył nie kto inny, tylko kolega Bronisława Komorowskiego, pułkownik WSI Leszek Tobiasz, przestępca skazany prawomocnym wyrokiem sądowym, człowiek, który, w stosunku do którego prokuratura wojskowa prowadziła 4 postępowania karne, w tym jedno szpiegostwo, człowiek, który inwigilował Kościół katolicki i miał jeszcze wiele, wiele innych rzeczy na sumieniu. Przy okazji zniszczył mi kawał życia, ale abstrahując już od mojej osoby. Ten człowiek dostał od Stasi dokumenty, a co gorsza, filmy, audio i nagrania wideo dotyczące nieszczęsnego księdza arcybiskupa Peca. I w teczce ściśle tajne, opatrzonej klauzulą ściśle tajne, zostały zawarte materiały z tego, jak pułkownik Leszek Tobiasz, pułkownik WSI, rozmawiał z księdzem arcybiskupem. To były rozmowy pana z niewolnikiem. Oczywiście notatki nie pokazywały wszystkiego, ale można było z nich dużo odczytać. Wynikało z tego jednoznacznie, w jakiejś mierze pułkownik Leszek Tobiasz w tej teczce zawarł przestępczy charakter swojej pracy, jeżeli można tak, tak to nazwać. Wyglądało to w taki sposób, że pułkownik Leszek Tobiasz mówi na przykład do księdza arcybiskupa: ksiądz jutro się spotka z tym i z tym człowiekiem, przedstawi go temu i temu politykowi. I ten polityk ma, ten nasz człowiek ma zawiązać dobrą relację z tym politykiem i ksiądz jest za to odpowiedzialny. Tego księdza ksiądz awansuje, bo on jest w porządku, ale tego ksiądz wyśle gdzieś na wieś, bo on tutaj gada rzeczy, które nam się nie podobają. I ten nieszczęsny ksiądz arcybiskup Pec wykonywał wszystkie te polecenia przez kilka lat. Był takim niewolnikiem. To jest przykład. To jest przykład, bo akurat z tym przykładem się zapoznałem. Aż do pewnego momentu, w którym powiedział: koniec. Ja nie będę więcej waszym niewolnikiem, róbcie sobie co chcecie, nie będę wam więcej służył. I natychmiast dokumenty dotyczące nieszczęsnego księdza arcybiskupa trafiają okrężną drogą do mojego kolegi, z którym pracowałem kiedyś w Dzienniku Życie, a który później trafił do Dziennika Rzeczpospolita, do Jurka Morawskiego. Może państwo znacie Jurka jako scenarzystę słynnego filmu Dług. On był scenarzystą tego filmu. I Jurek, zapewne w dobrej wierze, sądząc, że robi dobrą robotę, opublikował te materiały na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, taki wielki artykuł zatytułowany Grzech Pałacu Arcybiskupi. Ksiądz arcybiskup z dnia na dzień zniknął z życia publicznego. Nie trafił do więzienia prawdopodobnie dlatego, że rzecz dotyczyła wydarzeń sprzed wielu, wielu lat i one się przedawniły. Natomiast zniknął z życia publicznego. Jaka piękna lekcja dla innych kukiełek, które są gdzieś tam na sznurku. Będziecie chcieli się zerwać z tego sznurka? Spotka was to samo, co spotkało księdza arcybiskupa Peca. Wyobraźcie sobie teraz państwo sytuację sędziego, który jako młody człowiek gdzieś w połowie lat 80. popełnił może jakąś niegodziwość. Może chciał paszport i doniósł na przyjaciela, a może jechał pod wpływem alkoholu i kogoś potrącił.
a może popełnił jeszcze coś innego, złego. I nigdy za to nie odpowiedział. I przez wiele, wiele lat był przez te służby gdzieś tam ciągnięty do góry, bo te służby, to też trzeba Państwu powiedzieć, one nie tylko ludzi niszczą, one ludzi kreują. Z jednej strony trzymają osoby w garści, mają koniec sznurka w ręku, ale z drugiej strony tworzą karierę, no bo sędzia w sądzie okręgowym, czy apelacyjnym, czy najwyższym, może dużo więcej niż sędzia gdzieś pod żadnym sądzie rejonowym. Dziennikarz w małej regionalnej gazecie nie znaczy tyle, co dziennikarz na ważnym stanowisku w telewizji publicznej. Skromny urzędnik nie może tyle, co prezes państwowej spółki, Skarbu Państwa, tak? Więc służby tajne nie tylko takich ludzi niszczą, ale one im tworzą karierę. Wyobraźcie sobie Państwo teraz sędziego, który miał w roku 85, 6, 7, 25, 26, 27 lat, ile lat ma dzisiaj? 55, 60. Można powiedzieć, że jest u szczytu swojej kariery, u szczytu swojej władzy. Albo dziennikarza, albo młodego kleryka, który wtedy miał lat 25. Kim może być dziś? Profesorem, biskupem, nie chce sięgać wyżej. Mówiąc krótko, to co powinno być dawno temu historią, nie jest historią. W przypadku Polski nie jest historią. My z kolegami dziennikarzami próbowaliśmy oszacować, ile w Polsce może być takich kukiełek, które są gdzieś tam ciągnięte za sznurki. To jest nie do oszacowania. Szacujemy, że są to tysiące ludzi, ale zaniżmy tą liczbę. Niech to będzie tylko tysiąc kukiełek. Tysiąc kukiełek w sądach, w mediach, w polityce, jako prezesi spółek Skarbu Państwa. To jest armia ludzi, z którą można niszczyć ludzi i można kreować ludzi. I to się u nas dzieje. Jak teraz sędzia, który 20 lat czy 25 lat wykonywał wyroki na zlecenie, wsadzał do więzienia winnych i wypuszczał niewinnych, ma powiedzieć, całe moje życie to było niszczenie ludzi na rozkaz, bo mi tak kazali. Albo jak dziennikarz, który łgał jak znów przez wiele lat, ma powiedzieć, tak, łgałem, bo mi tak kazali, tak? No, to jest możliwe, prawda wyzwala, ale jaką trzeba mieć odwagę i z czym się trzeba liczyć? Być może nawet pójście do więzienia w przypadku sędziego, tak? Czy w przypadku prezesa spółki Skarbu Państwa, który przez wiele lat wydawał jakieś decyzje finansowe, które były niekorzystne dla państwa, ale korzystne dla pewnych ludzi. Jaką trzeba mieć determinację? Stać na to bardzo niewiele, bardzo niewiele. Ja oczywiście nie mówię, że szanuję księdza arcybiskupa Peca, ale szanuję go przynajmniej za to, że miał dość odwagi, żeby powiedzieć tym ludziom koniec, nie będę więcej waszym niewolnikiem. I dlatego został zniszczony. Gdyby tego nie powiedział, prawdopodobnie dzisiaj byłby w elicie polskich hierarchów duchowych, tak? Więc to, co Państwu mówię, próbuję pokazać przez te przykłady, że to nie jest historia, to jest coś, co wciąż trwa. I nie zmienimy tego. Nie mielibyśmy szans tego zmienić. Gdyby Bronisław Komorowski dalej był prezydentem i jeżeli Platforma Obywatelska i tacy ludzie będą nadal rządzić Polską, nie ma szansy, żeby to zmienić. Nie ma szansy. Tak naprawdę jesteśmy na początku drogi, a czeka nas, w moim głębokim przekonaniu i przekonaniu ludzi mądrzejszych ode mnie, bardzo, bardzo długi marsz. Ale pierwszy krok został wykonany. W moim przekonaniu bardzo ważny krok. Bardzo ważny krok, bo to, co się stało 24 maja, to jest coś, co jeszcze całkiem niedawno niewiele osób wierzyło, że to się może w ogóle wydarzyć. Ale się wydarzyło. Więc teraz po takiej wiośnie powinna przyjść podobna jesień, a potem dopiero powinien nastąpić system naprawy państwa. To będzie trwało bardzo długo, bo to nie jest proste. Jak ktoś liczy na cud, że to się zmieni w miesiąc, dwa czy rok, to się na pewno zdziwi. Ja w czym pokładam nadzieję? Oczywiście nie chcę tu używać górnych, pompatycznych, górnolotnych słów, ale muszę to powiedzieć, bo głęboko w to wierzę. Przede wszystkim w Panu Bogu. Wierzę w to, że modląc się, jeżeli Polacy będą się modlić, tak jak Węgrzy, krucjata różańcowa za ojczyznę, tą siłą możemy dużo zmienić, na pewno. Ale oprócz modlitwy, żeby też działać, tak? Żeby nie było jak w tym dowcipie, gdzie ktoś zwraca się do Pana Boga z prośbą o pomoc, a Pan Bóg mówi, no dobrze, nie wykupiłeś losu, no to jak miałem Ci pomóc? Więc my ze swojej strony, oprócz modlitwy, musimy zrobić to, co do nas należy. A jest bardzo dużo do zrobienia. Jest bardzo dużo do zrobienia. Moglibyśmy sobie tutaj rozkładać to na czynniki pierwsze, element po elemencie i sobie mówić, ile rzeczy wymaga poprawy, no ale to by była opowieść na długą zimową noc. Nie wiem, czy chcielibyście Państwo, żebym króciutko opowiedział o tej książce, czy chcielibyście Państwo pytania. Najkrócej jak się da, najkrócej jak się da. Nie jest tak, bo nigdy tak nie było. Ja nie zafiksowałem się na osobie pana Bronisława Komorowskiego.
Nigdy nie sądziłem, że napiszę o nim książkę. W roku 2006, gdy tak naprawdę rozpoczęła się historia tej książki, ja byłem zajęty sprawą księdza Jerzego Popiełuszki, wyjaśnieniem wszystkich okoliczności dotyczących śmierci błogosławionego kapłana Solidarności. Być może Państwo tego nie wiecie, ale wszystko to, co publicznie mówiono o śmierci księdza Jerzego poza miejscem i czasem prowadzenia, jest kłamstwem. Ta najgłośniejsza i zarazem najbardziej tajemnicza zbrodnia PRL wyglądała zupełnie inaczej. Żeby to Państwu powiedzieć króciutko i zaraz przechodzę do tej książki, muszę dwa słowa wspomnieć o prokuratorze Andrzeju Witkowskim, jeden z moich kilku mentorów, niezwykła postać. Pamiętam, jak się rodziło moje pierwsze dziecko, lekarz, taki szczęśliwy człowiek wykonujący piękny zawód, powiedział takie zdanie: kocham tą pracę, bo jak ją dobrze wykonam, to na końcu jest ludzki uśmiech. Ja sobie wtedy pomyślałem, że jak ja dobrze wykonam swoją pracę, to nie ma ludzkiego uśmiechu, bo jako dziennikarz śledczy opisywałem albo pokazywałem okiem kamery wiele smutnych i trudnych spraw i także wiele zła. I pamiętałem, że jeżeli za tym złem stał jakiś człowiek, to także go pokazywałem. Ale przecież pamiętałem też, że ten człowiek miał dzieci, żonę, jego cierpienie było ich cierpieniem. I dla mnie, jako katolika, był to problem. Ja pytałem Andrzeja Witkowskiego, człowieka, który każdy dzień zaczyna od mszy świętej, który jest dla mnie takim wzorem katolika, jak ty sobie radzisz? Bo jak ty dobrze wykonasz swoją pracę, to także na końcu nie ma uśmiechu, tylko są ludzkie łzy, bo zamykasz ludzi do więzienia. On mi powiedział tak: gdybym miał oskarżyć jednego niewinnego, to nigdy bym do końca życia nie znalazł spokoju. Sumienie by mi na to nie pozwoliło. Ja wolę wypuścić 99 winnych, niż oskarżyć jednego niewinnego. Bo jeżeli mam cień, choćby cień wątpliwości, to ja nie idę do sądu z aktem oskarżenia. I mając takie podejście, Andrzej Witkowski oskarżał w 300 sprawach o zbrodnie i nigdy nie poniósł procesowej porażki. W 300 razy wygrał. Nie wiem, czy jest w Polsce prokurator, który jest równie skuteczny, co Andrzej Witkowski. Jego słowa stały się dla mnie wyznacznikiem. Ja także starałem się w swoich pracach nigdy nie pisać o czymś, czego nie byłbym na 100% pewien. Niejako wzorowałem się na Andrzeju Witkowskim. I ten prokurator, właśnie ten prokurator, ten człowiek, który nigdy nie przegrał w sądzie, chciał iść do sądu, by pokazać, że ksiądz Jerzy zginął w innym czasie, w innych okolicznościach, niż nam to się mówi. Chciał pokazać, że za tą zbrodnią stali pospołu oficerowie wojskowych służb wewnętrznych i rosyjskiego GRU. Chciał pokazać, że rozkaz zamordowania kapelana Solidarności wydali wspólnie generał Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski. Chciał wreszcie pokazać, że to nie jest sprawa historyczna, tylko to jest fundamentalna sprawa dla zrozumienia współczesnej historii Polski, dla tego, co dzieje się tu i teraz. Panowie Mazowiecki i Geremek, wielkie autorytety III RP, już 30 października 1984 roku, w dniu wydobycia zwłok księdza Popiełuszki z nurtu Wisły, oficjalnego wydobycia, bo tak naprawdę został wydobyty 4 dni wcześniej, ale zrobiono teatr. W dniu oficjalnego wydobycia zwłok księdza Popiełuszki spotkali się z Rakowskim, Kiszczakiem Jaruzelskim i to była pierwsza rozmowa, w której rozmawiano o tym, jak między siebie dzielić Polskę. Powstała z tego ściśle tajna notatka, Andrzej Witkowski do niej dotarł. Później takich rozmów było wiele. W roku 1985, 6, 7 opinia publiczna poznała tylko puentę w postaci spotkania w Magdalence i przy okrągłym stole. Ale to był teatr na użytek opinii publicznej. Cały podział został dokonany dużo wcześniej. A zaczęło się to wszystko 30 października 1984 roku, w dniu wydobycia zwłok księdza Popiełuszki, gdy jego rzekomi przyjaciele Mazowiecki Geremek z tymi, którzy wydali wyrok śmierci na niego, rozmawiali o tym, jak między siebie dzielić Polskę. To był pewnego rodzaju symbol. Ja w roku 2006 byłem zajęty właśnie tą sprawą. Pisałem scenariusz dla Agencji Filmowej Telewizji Polskiej na zlecenie dyrektora Sławka Jóźwika i prezesa Andrzeja Urbańskiego. 10 odcinków, każdy po 45 minut. One miały być emitowane w soboty. Przekonałem i prezesa, i dyrektora, że trzeba taki film zrobić, że książkę przeczyta 10 tysięcy, 100 tysięcy, ale film obejrzą miliony, żeby miliony Polaków dowiedziały się, jak nas okłamano, ile było takich kłamstw, jak fundamentalne znaczenie dla zrozumienia historii Polski, tej współczesnej, ma wyjaśnienie sprawy księdza Jerzego Popiełuszki, że to nie chodzi o śmierć jednego kapłana, nawet tak wspaniałego jak ksiądz Jerzy. Ta sprawa to jest jak wyjście z portu na szerokie morze, bo wyjaśniając tą sprawę do samego końca poznalibyśmy nie tylko, kto księdza mordował, ale też kto ukrywał okoliczności tej zbrodni, kto zawierał pakty i układy z mordercami, kto następnie eliminował świadków przez wiele lat. Nawet w roku 2004 dwóch patologów medycyjnych, którzy wydobywali zwłoki księdza Popiełuszki, opisało jego wygląd, opisali, kiedy został wydobyty, jak wyglądał, w jakim miejscu, wszystko.
Okazało się, że to były kłamstwa. Witkowski zdobył na to dowody. Przesłuchał ich. Oni się przyznali, bo nie mieli wyjścia. W roku 2004 przyznali się, że podsunięto im gotowe protokoły. Oni tylko je podpisali, dostali za to awansy. Gdyby nie podpisali, mieliby bardzo duże problemy. I w ciągu jednego miesiąca obydwaj ci platformurkowie giną w wypadkach samochodowych. Takich sytuacji było mnóstwo, o których bym tutaj Państwu mógł opowiadać godzinami. Ale musiałbym wtedy skupić się na sprawie księdza Jerzego Popiełuszki. Ja w roku 2006 skupiłem się głównie na tej sprawie. I dociera do mnie właśnie w tamtym czasie oficer Centralnego Biura Śledczego, którego znałem od wielu lat. I opowiada mi historię niezwykłą, historię śledztwa, które zaczyna się niezwykle, ale powiedział absurdalnie wręcz. Zostaje znaleziony dyrektor 4 oddziału banku PKO BP, Krzysztof Sutor, w swoim własnym mieszkaniu z 3 ranami postrzałowymi. Każda była śmiertelna. Jeden strzał padł z kilku metrów. A mimo to śledztwo umorzono, nie przeprowadzono sekcji zwłok i uznano, że to było samobójstwo. Wyglądało to zatem tak, jakby dyrektor 4 oddziału banku PKO BP Krzysztof Sutor zastrzelił się po raz pierwszy, po czym będąc nieżywy zabił się jeszcze 2 razy. Mimo to zakwalifikowano to jako samobójstwo. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego przyjrzeli się tej sprawie, bo zrozumieli, że mają do czynienia z jakimś absurdem. I zaczęli szukać powiązań Krzysztofa Sutora z innymi ludźmi. I odkryli 16 podobnych samobójstw, z których żaden nie był samobójstwem. Zaczęli szukać, co łączy tych wszystkich ludzi, tych 17 nieszczęsnych ludzi, którzy niby popełnili samobójstwa, tak naprawdę wszyscy zostali zamordowani. I odkryli, że jest jeden wspólny element. Każdego z tych ludzi łączyło coś z Fundacją Pro Civili. Ja o Fundacji Pro Civili jako pierwszy dziennikarz nakręciłem film w Telewizji Polskiej w roku 2007 po spotkaniu z Bronisławem Komorowskim, który on przerwał, wyrzucił mnie i ekipę Telewizji Polskiej. Jak będzie czas, to Państwu o tym opowiem w szczegółach. Później pisałem o tym w książkach Z mocy bezprawia, z mocy nadziei i wreszcie w tej książce Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Ale tak naprawdę cała historia zaczęła się właśnie w roku 2006. Od tego spotkania z oficerem CBŚ, który mi opowiada to, co ja teraz Państwu zacząłem opowiadać i będę kontynuował. Więc oni odkryli, ci oficerowie CBŚ, że tych nieszczęsnych 17 rzekomych samobójców połączyła Fundacja Pro Civili. Przyjrzeli się tej fundacji. Cóż to za licho ta Fundacja Pro Civili? W statucie ma, że pomaga oficerom, który spotkał trudny los, rozpadło im się życie, mają kłopoty zdrowotne, finansowe, jakieś inne, a w rzeczywistości ta fundacja prowadzi jakieś rozległe interesy na międzynarodową skalę. Zaczęli się przyglądać tym interesom i odkryli, że ta fundacja zaczęła poczkować na podspółki, te podspółki na kolejne podspółki, rozrastała się niczym krzak. Odkryli, że w wyniku działań tej fundacji, głównie przestępczych działań, co najmniej kilka miliardów złotych zostało wytransferowanych na Cypr, a stamtąd do Rosji, głównie do jednej spółki założonej przez oficera, przez urzędnika byłego wysokiego rangą byłego urzędnika Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. I tam znowu te pieniądze rozchodziły się na spółki córki, spółki wnuczki i tak dalej. Część z nich wracała do Polski, by zasilać kolejne przedsięwzięcia biznesowe wojskowych służb informacyjnych. To dla tych oficerów było szokiem, że odkryli, o jakie kwoty chodzi, bo były to kwoty porównywalne z rocznym budżetem Ministerstwa Obrony Państwa Polskiego. Jeszcze większe zdumienie wprawił oficerów CBŚ fakt, że ta fundacja spokojnie sobie działała, prowadziła działalność na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Działalność polegała na tym, że powstała taka spółka, córka Fundacji Pro Civili, nazywała się CUP-VAT, Centrum Usług Przemysłowych VAT. I ta spółka córka zawiązywała zobowiązania w stosunku do Wojskowej Akademii Technicznej, zobowiązania, w wyniku których Wojskowa Akademia Techniczna była winna innym spółkom, inaczej, spółka CUP-VAT zawiązywała umowy, córka Fundacji Pro Civili zawiązywała umowy z innymi spółkami, córkami Fundacji Pro Civili, ale zawiązywała niejako w imieniu Wojskowej Akademii Technicznej. Tak, że zobowiązania z tych umów spadały na Wojskową Akademię Techniczną. To oczywiście nie mogło się odbyć bez współpracy z wysokimi radgą ludźmi postawionymi właśnie na Wojskowej Akademii Technicznej. Ale de facto działalność CUP-VAT, Centrum Usług Przemysłowych VAT, doprowadziła do strat Wojskowej Akademii Technicznej w wyniku 380 milionów złotych. Jeszcze większym zdumieniem napawał oficerów CBŚ fakt, że w tej spółce kluczową rolę odgrywał dziwny człowiek o nazwisku Igor Kpylow, który miał tak naprawdę 5 paszportów, każdy na inne nazwisko. I ten człowiek był wyposażony w wszelkie pełnomocnictwa z Ministerstwa Obrony Narodowej, a działo się to za kadencji Bronisława Komorowskiego.
w wyniku których to pełnomocnictw on mógł zapoznawać się z pracami badawczymi i z pracami, i z tajemnicami państwowymi na Wojskowej Akademii Technicznej. A już największym zdumieniem napawał oficerów CBŚW, że Bronisław Komorowski o tym wszystkim był informowany. Poinformowały go o tym trzy osoby, dwóch pracowników Wojskowej Akademii Technicznej, a trzecią osobą był Krzysztof Borowiak, który w tamtym czasie był dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli z ramienia służby cywilnej. Jemu podlegały wszystkie szkoły wojskowe w Polsce. To był taki cywilny nadzór nad armią. Jemu w ramach tego cywilnego nadzoru nad armią podlegały szkoły wojskowe. On po prostu miał w ramach tej cywilnej kontroli kontrolować to, co się dzieje we wszystkich wojskowych szkołach. I zorientował się, że na WAT dzieją się rzeczy szokujące. Pojechał do Bronisława Komorowskiego, zapytał: panie ministrze, czy pan z tym coś zrobi, bo ktoś kiedyś pójdzie do więzienia. Ja nie chcę, żebym to był ja, że nic nie robiłem. Komorowski zrobił. Ci dwaj urzędnicy z Wojskowej Akademii Technicznej, którzy mu mówili o działalności Fundacji Pro Civili i spółki CUPLAT, zostali wyrzuceni z Wojskowej Akademii Technicznej, a Krzysztof Borowiak, z którym się dzisiaj przyjaźnie, został zdymisjonowany w ciągu tygodnia po rozmowie z Bronisławem Komorowskim. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego nazwali działania Bronisława Komorowskiego, który był wtedy ministrem obrony narodowej, jednoznacznie, że były to działania osłonowe dla Fundacji Pro Civili, bo de facto do tego się sprowadzały. Minister nie ukrócił przestępczych działań Fundacji, tylko ukrócił funkcjonowanie tych osób, które mu o tym mówiły. Całkiem niedawno, po przesłuchaniu pana Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim, gdzie udało mi się go doprowadzić do przesłuchania, ostatecznie nie przyszedł do sądu, tylko sąd przyszedł do niego, ale de facto rozprawa się odbyła i Bronisław Komorowski zeznawał, jeżeli można permanentną niepamięć nazwać zeznaniami, ale jednakowoż nazwijmy to zeznaniami. I Bronisław Komorowski po tym przesłuchaniu mówił w kilku mediach, słyszałem jego wypowiedzi, jak mówi, o co chodzi z tą Fundacją Pro Civili. Przecież wojskowe służby informacyjne prowadziły śledztwo. Tu nie powiedziałem państwu najważniejszego, bo gdy oficerowie Centralnego Biura Śledczego, przepraszam za tą dygresję, ale dużo wątków, oficerowie Centralnego Biura Śledczego odkryli to wszystko, co państwu powiedziałem, planowali przesłuchanie Bronisława Komorowskiego, ministra, i planowali przeszukanie wielu pomieszczeń Ministerstwa Obrony Narodowej. To była decyzja, gdzie musiała być zgoda polityków, więc musiało być to dobrze przygotowane, ale nie zdążyli tego zrobić, bo w Komendzie Głównej Policji pojawili się oficerowie Wojskowych Służb Informacyjnych z generałem Tadeuszem Rusakiem, dobrym znajomym Bronisława Komorowskiego, i te wszystkie dokumenty dotyczące śledztwa zostały zabrane. Nie wiadomo jakim prawem, bo policja ani CBŚ nigdy nie podlegały Wojskowym Służbom Informacyjnym, to były dwie niezależne instytucje, a jednak te dokumenty zostały zabrane. I ten oficer Centralnego Biura Śledczego, który mi opowiedział to wszystko, co ja państwu mówię, i na dowód tego dostarczył też dokumenty, skończył swoją wypowiedź słowami: jeżeli media nam nie pomogą, to ta sprawa zostanie zakopana i nikt nigdy nie wyjaśni ani śmierci tych osób, ani tego, co się stało z tymi miliardami. To po prostu zostanie zakryte i sprawa zostanie zakończona. A przecież tak nie powinno być. Tak mówił ten oficer, ten twardy, bardzo uczciwy policjant. I Bronisław Komorowski po przesłuchaniu w Pałacu Prezydenckim, które miało miejsce w grudniu 2014 roku, wreszcie zaczął coś mówić o Fundacji Pro Civili. Ale co zaczął mówić? Zaczął opowiadać, że o co chodzi z tą Fundacją Pro Civili. Przecież Wojskowe Służby Informacyjne, gdy przejęły śledztwo od CBŚ, to prowadziły to śledztwo i prowadziły bardzo intensywnie. Albo pan Bronisław Komorowski, prezydent Polski, kłamie, czyli świadomie mówi nieprawdę, albo jest niedoinformowany. Bo prawda wyglądała tak, że gdy WSI przejęły śledztwo od CBŚ, to rozpoczęły działania operacyjne, podsłuchowe, inwigilacyjne, ale nie w stosunku do przestępców z Pro Civili, tylko w stosunku do policjantów z CBŚ i urzędników skarbowych, którzy prowadzili to śledztwo. Wyglądało to tak, że wszystkim policjantom zaangażowanym w śledztwo pozakładano podsłuchy, prowadzono ich obserwacje, śledzono każdy ich krok po to, by się dowiedzieć, co oni wiedzą. Mówiąc krótko, nie prowadzono śledztwa w sprawie przestępców z Pro Civili, tylko prowadzono śledztwo w sprawie tych, którzy tropili przestępców. To jest bardzo zasadnicza różnica. Więc Bronisław Komorowski albo nie wie, co mówi, albo wie, co mówi, albo dokładnie wie, co mówi. Oficer, z którym ja rozmawiałem, skończył słowami, o których państwu powiedziałem. Ja w tamtym czasie miałem dylemat, bo
Byłem tak zaangażowany w sprawę księdza Jerzego Popiełuszki, że bałem się, że ta fundacja, prowadzenie działań wobec tej fundacji odciągnie mnie od sprawy księdza Jerzego, która była dla mnie sprawą niezwykłej wagi. Także nie ukrywam ze względów osobistych, bo jako młody chłopak mieszkałem przy kościele świętego Stanisława Kostki. To był mój kościół, mój kapłan. Całą rodziną chodziliśmy na jego msze co niedziela. Nigdy nie sądziłem, że wrócę do tej sprawy w charakterze dziennikarza śledczego, więc miałem do tej sprawy stosunek taki bardzo, bardzo osobisty. Traktowałem to troszkę jak pewnego rodzaju formę testamentu dla wszystkich moich bliskich, którzy już odeszli na drugą stronę, a którzy chodzili razem ze mną wtedy na tę mszę. I bałem się, że sprawa Fundacji Pro Civili odsunie mnie od zamknięcia sprawy księdza Jerzego. Ale poprosiłem mojego informatora z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby mi to zweryfikował. Człowiek ów miał w stosunku do mnie pewien wdzięczności, bo gdy rządy przejęło Prawo i Sprawiedliwość, to uaktywniły się różne ciemne typy, które poczerniały uczciwych ludzi. Między innymi do pana Wassermana, który był koordynatorem służb specjalnych, docierali różni ludzie, którzy przedstawiali mu obraz tego oficera ABW w krzywym zwierciadle, twierdząc, że jest człowiekiem podatnym na korupcję i przedstawiając poszlaki, że tak rzekomo miałoby być. Ja znałem Wassermana bardzo dobrze, generalnie raczej unikałem kontaktów z politykami, bo uważałem, że dziennikarz nie powinien być za blisko polityków, ale z panem Wassermanem połączyła nas sprawa księdza Popiełuszki. On podobnie jak ja był zafascynowany sprawą księdza Jerzego, zafascynowany śledztwem Andrzeja Witkowskiego w tej sprawie i podobnie jak ja uważał, że jest to sprawa o fundamentalnym znaczeniu i wierzył, że Andrzej Witkowski wyjaśni tę sprawę do samego końca. I to nas połączyło, przegadaliśmy dziesiątki godzin. Ja panu Wassermanowi dostarczyłem dowody na to, że tego oficera pomawiają, oczerniają. On te dowody zweryfikował, potwierdziły się i tak oto ten oficer został w służbie. Miał w stosunku do mnie tu wdzięczności. Gdy tylko usłyszał, o co go proszę, żeby mi zweryfikował sprawę Fundacji Pro Civili, to wpadł w pewnego rodzaju popłoch. Powiedział, jest tyle innych pięknych tematów, zostawmy to. To nie jest ani dla ciebie, ani dla mnie. Ja wtedy mu powiedziałem, niestety powiedziałem mu, jak tobie trzeba było pomóc, to nie pytałeś co i jak, tylko ja pomogłem. A teraz ja proszę ciebie, pomóż ty mnie, zweryfikuj mi to. I on bez całkowitą niechęcią, ale podjął tę próbę. Dostarczył mi sporo informacji, które mi potwierdziły to, co powiedział wcześniej oficer CBS. Pamiętam nasze ostatnie spotkanie, jak mówi na tym spotkaniu, poszperam jeszcze tu i ówdzie i odezwę się za kilka tygodni. Nie odezwał się już nigdy więcej, bo zginął w wypadku samochodowym, który nie był wypadkiem samochodowym. Ten człowiek został zamordowany i ja zrozumiałem, że w jakiejś mierze posłałem go na śmierć i muszę nauczyć się z tym żyć. Bez swojej wiedzy, woli, świadomości, ale tak się de facto stało. Po tym pierwszym szoku, gdy z tego wyszedłem, to zrozumiałem, że już tej sprawy nie mogę zostawić i będę ją kontynuował bez względu na to, co przyniesie los. Pierwsze, co zrobiłem, jak wyszedłem z tego szoku, to skontaktowałem się właśnie z Bronisławem Komorowskim. Pracowałem wtedy w programie śledczym 30 minut i odbyłem w ramach tego programu taką rozmowę z panem marszałkiem Sejmu, bo w roku 2007 był marszałkiem Sejmu. Przyjął nas bardzo otwarcie, mnie i dwóch kolegów z ekipy Telewizji Polskiej, bo pojechałem tam z kamerzystą i operatorem dźwięku. I na początku opowiedział o swojej wersji odnośnie tego, czym są WSI, że to są dobre propaństwowe służby, czyli to, co mówi do dziś. Ja mu przerwałem tylko raz. Zapytałem, jak to możliwe, że w Wielkiej Brytanii tylko w ostatnich dwóch latach złapano kilkunastu rosyjskich szpiegów, w Niemczech kilkudziesięciu, w Niemczech kilkunastu i nawet w Czechach kilkunastu, a w Polsce ani jednego. Bo jedyni szpiedzy to byli szpiedzy, których ja i dwóch moich kolegów, Jacek Łęski i Rafał Kasprów, ujawniliśmy w roku 98 w takiej fundacji w Dzienniku Życie, Korpus Szpiegowski, gdzie napisaliśmy, że 17 rosyjskich dyplomatów to oficerowie GRU, którzy prowadzą działalność szpiegowską. Gazeta Wyborcza wtedy obśmiała nasz artykuł, pisząc na pierwszej stronie, życie odkryło, że woda jest mokra. Bo tym właśnie według Gazety Wyborczej jest to, że dyplomaci szpiegują. Oczywiście, to nie jest odkrycie, że dyplomaci szpiegują. Na całym świecie to robią. Ale myśmy w tej publikacji zamieścili twarde dowody, że szpiegują. I to było właśnie siłą tej publikacji. Te dowody były tak mocne, że 17 rosyjskich tak zwanych dyplomatów nie było wyjścia i trzeba było wyrzucać z Polski. Oni zostali wyrzuceni z Polski. W roku 98 znajdziecie Państwo, przepraszam, 7, to było jesień 97,
bez problemu w internecie tę publikację. W odwecie Rosjanie wyrzucili 17 dyplomatów polskich. Ale ja przypomniałem o tym panu Komorowskiemu, pytając, mówi pan, panie marszałku, że WSI to dobre służby prowadzące działalność wywiadowczą. To czemu w takim układzie dziennikarze potrafią dotrzeć do agentów, a służby nie? Nie umiem na to odpowiedzieć, ale nie zmienił zdania. Rozmowa robiła się jałowa, w związku z tym ja zapytałem pana Komorowskiego o to, z czym naprawdę przyszedłem. Zadałem mu pytanie o procywili. I proszę państwa, jak za dotknięciem różdżki ten miły gospodarz do tego momentu, częstujący herbatą, kawą i wypowiadający się w sposób bardzo taki ciągły, zamilkł, sposępniał, poczerwieniał i mówi, nie na taką rozmowę się omawialiśmy. Mówi, na taką, panie marszałku, mieliśmy rozmawiać o WSI, a Fundację Pro Civili założyli oficerowie WSI. Więc proszę odpowiedzieć. Następna kwestia pana Komorowskiego to było, czy pan wie, co pan robi? Jak nazwać to inaczej, jeśli nie groźbą? Jeżeli państwo oglądaliście rozmowę Komorowskiego z Bogdanem Rymanowskim, to co on mówił? Oprócz tego, że mnie nazywał wielokrotnie człowiekiem niewiarygodnym, oskarżonym. Zapomniałem dodać, że oskarżenie polega na tym, że on i pułkownik Tobiasz uknęli kombinację operacyjną, a przez 5 lat prokuratura nie przedstawiła ani jednego dowodu mojej rzekomej winy. Ale to już mówię na marginesie. Na Bogdanowi Rymanowskiemu mówił, ja panu dobrze radzę, tak? Niech pan tego, niech pan nie broni kolegi, niech pan nie zadaje takich pytań, ja panu dobrze radzę. A poza anteną mówił dużo mocniej, dużo mocniej. W stosunku do mnie w roku 2007 ta rozmowa miała jeszcze bardziej emocjonalny charakter. Bronisław Komorowski mówi, czy pan wie, co pan robi? I ja, i operator kamery, i dźwiękowiec odebraliśmy to jako groźbę. Mówię, wiem, panie marszałku, opinia publiczna ma prawo wiedzieć. Następne stwierdzenie Komorowskiego to było, ma pan minutę na opuszczenie gabinetu. Spojrzał na zegarek, dodał pół minuty. Ustał i wyszedł. Kamera kręciła puste miejsce po marszałku Sejmu. Przyszła straż marszałkowska i nas wyrzuciła z gabinetu. Tak się zakończyła moja rozmowa z Bronisławem Komorowskim. Opublikowaliśmy ten materiał w programie śledczym 30 minut w styczniu 2007 roku. Jeszcze dwa kolejne odcinki. I to był tak naprawdę moment przekroczenia Rubikonu. Ja wiedziałem, że będę od tego momentu prowadził te dwa śledztwa równolegle. Księdza Jerzego i w sprawie Pro Civili, bo obydwa są bardzo ważne. Ja byłem przyzwyczajony do prowadzenia długich śledztw, nawet trwających kilka lat. W sprawie księdza Jerzego tak rzeczywiście było. W sprawie przestępczości nadgranicznej też. Rok czasu mi zajęło zbieranie materiałów, dopiero później zacząłem publikować materiał po materiale, częściowo pod pseudonimem, bo próbowano podpalić mi mieszkanie, wszystkie szyby. To był pierwszy moment, kiedy żona się wyprowadziła na pół roku do swojej mamy w obawie o zdrowie i o życie naszego wtedy jednego dziecka. Dzisiaj mamy czwórkę. Więc ja wiedziałem, że czeka mnie długi marsz, ale byłem na ten marsz gotowy. Ale nie byłem gotowy na to, co się stało 13 maja, gdy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym samym momencie o 6 rano wyszła do mieszkania, w którym ja wtedy byłem. Mieszkanie w Warszawie, mam takie małe mieszkanie, bo mieszkamy teraz na Podlasiu, ale mamy mieszkanie w Warszawie, w którym ja pracowałem, bo chociaż mieszkamy na Podlasiu, to ja głównie pracuję w Warszawie. W tym samym momencie weszli funkcjonariusze ABW do mieszkania naszego w Białej Podlaskiej, do moich teściów, do mojego ojca, do członków Komisji Weryfikacyjnej WSI, do wielu mieszkań naraz. Punktualnie o 6 rano rozpoczęła się historia, nazwana później przez media aferą marszałkową. Ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem różne pomysły na to, dlaczego to się stało, ale byłem troszkę jak dziecko we mgle. Nie znałem wtedy roli Bronisława Komorowskiego, jego kolegi pułkownika Tobiasza w tej historii. Nie znałem również udziału w tej roli, w tej historii mojego byłego informatora, ostatniego szefa kontrwywiadu PRL, pułkownika Aleksandra L. Muszę tak go nazywać, obliguje mnie do tego SOT, Aleksander L. Nie mogę go wymieniać publicznie z imienia i pełnego nazwiska. W mojej książce występuje jako Lichocki przez DZ. A jak się nazywa, to pewnie państwo się domyślacie, albo wiecie. W każdym razie to był ten moment, kiedy ja kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Wyniesiono mi z domu wszystkie materiały dziennikarskie, mnóstwo dokumentów, komputery, dyskietki, pendrive'y, no wszystko zapadło im w ręce, nawet z czasów studenckich. I nastąpiła taka wielotygodniowa nagonka. Najpierw próba zamknięcia mnie w areszcie, prawdopodobnie na bardzo długi czas, może nawet na lata. Ja sam znałem człowieka, który spędził 6,5 roku w areszcie wydobywczym, potem się okazało, że jest niewinny, zapłacono mu odszkodowanie.
Jakie może być odszkodowanie za 6,5 roku spędzonych w areszcie, kiedy areszt wydobywczy to jest coś 100 razy gorszego niż więzienie? Bo człowiek jest tak naprawdę odseparowany od wszystkiego. Prysznic raz w tygodniu, spacerniak raz w tygodniu, zero kontaktów ze światem zewnętrznym, bo trwa śledztwo. Tak naprawdę człowiek wychodzi wrakiem. Nie ma takich pieniędzy, które by to zrekompensowały. Ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Miałem różne pomysły, ale żadnego konkretu. No, sąd pierwszej instancji nie zdecydował się na areszt. Później nastąpiło wielotygodniowe takie niszczenie na staraty. Bardzo subtelne metody, ale niezwykle niszczące. Nie chcę tu Państwu zawracać głowy opisami w swoich książkach Z mocy bezprawia, Z mocy nadziei, także w tej książce, tak może w największym skrócie, mnóstwo kłamliwych publikacji, w czym rej wodziła oczywiście Gazeta Wyborcza, telewizja TVN, mnóstwo pracy wykonanej przez Gala Anonima, który rozsyłał maile po moich kolegach, znajomych, przyjaciołach, gdzie przedstawiano mnie jako najgorszego przestępcę, kontrole skarbowe, mnóstwo takich działań, które pozornie były niegroźne, ale tak naprawdę niszczyły bardzo skutecznie, bo jeżeli funkcjonariusze ABW trzy razy w ciągu miesiąca przyjeżdżali z Warszawy do Białej Podlaskiej, punktualnie o 6 rano dzwoniąc do naszego domu, wręczając nam wezwania na przesłuchania, to wyobraźcie sobie Państwo, w jakim stanie napięcia nerwów była zwłaszcza żona i dzieci. Dla nich i dla mnie godzina 6 rano i dzwonek do drzwi o 6 rano już zawsze będzie się kojarzył z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z zakuciem w kajdanki i tym podobnymi przyjemnościami. Ci ludzie wiedzieli o tym, jak my, w jakim my stanie jesteśmy i dlatego punktualnie o 6 rano do nas przyjeżdżali z Warszawy, tylko po to, żeby nam wręczyć wezwanie na przesłuchanie. Tak jakby nie mogli tego wręczyć o 8 rano, albo jakby nie mogli wezwać nas telefonicznie. Wezwanie telefoniczne jest tak samo obligujące i obowiązujące jak wezwanie pisemne. To było celowe, po to, żeby prowadzić do wyniszczenia. Widzieli, w jakim stanie zwłaszcza moja żona i dzieci, że są strzępkami nerwów. Dlatego ta 6 rano, żeby nam się ta godzina kojarzyła z godziną zatrzymania. Wiadomo, że dzieci reagowały w taki sposób, że znowu przychodzą zamknąć tatę. Do tego takie znowu, w cudzysłowie, subtelne metody nękania, pozornie niegroźne. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że idziecie z takiej sytuacji, w jakiej myśmy się znaleźli, wychodzicie z kościoła, idziecie z rodziną na przykład na lody, przysiada się do stoliku obok dwóch panów w garniturach, w ciemnych okularach, jak na amerykańskim filmie z Jamesem Bondem. Panowie zamawiają po kawie i przez godzinę piją tą kawę, nie odzywając się ani słowem. No tak się nie robi obserwacji. To chodziło o to, żeby właśnie w taki sposób pozornie niegroźny niszczyć moją rodzinę. Chodzimy za wami, patrzymy wam na ręce, bójcie się, nie znacie dnia ani godziny. Tak to trwało przez kilka tygodni. Doprowadziło to do tego, że ja wydawało mi się, że jestem w takim ciemnym tunelu, na końcu którego nie ma światła, że nie ma tak naprawdę nadziei, że oni zniszczą moją rodzinę. Widziałem, w jakim stanie jest moja żona, która kompletnie nie dawała sobie z tym rady. Widziałem, do jakiego stanu doprowadzono moje dzieci. Perspektywę miałem taką, że ja idę do aresztu, bo wiedziałem, że będzie sąd drugiej instancji i miałem informację, że decyzja zapadła poza sądem. To mniej więcej tak, jak Państwo śledziliście sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku, który meldował się przed dziennikarzem udającym asystenta premiera Tuska. Proszę uspokoić pana premiera, wszystko jest pod kontrolą, pan premier może być spokojny, tak? Ja o takiej rozmowie słyszałem w roku 2008. Moi informatorzy, miałem także w ABW, powiedzieli mi, porządku i sprawy, decyzja zapadła poza sądem, idziesz siedzieć. Ja wtedy, diabeł w takiej sytuacji rozpaczy trzyma człowieka mocno, mi podsuwał same czarne scenariusze. Najprostszy czarny scenariusz miałem taki, że ja idę do aresztu wydobywczego, może na lata, żona i dzieci zostają na zewnątrz niszczone w ten sposób, może będzie sytuacja taka, że jedno z rodziców nie wytrzyma, drugie będzie w areszcie, dzieci może pójdą do domu dziecka. No niech mi Bóg wybaczy, tak? Ja się z tego wyspowiadałem dawno temu, ale w tamtym czasie widziałem rzeczywiście, że jedynym wyjściem to jest po prostu usunąć się, żeby przynajmniej ocalić rodzinę. No i to wiecie Państwo pewnie, że próbowałem się zabić, popełniłem grzech śmiertelny. Długo dochodziłem do siebie po tym wszystkim, ładnych parę miesięcy, a może nawet paręnaście miesięcy. Tak naprawdę to nie wiem, czy z czegoś takiego człowiek może się gdzieś tam wyzwolić do końca, nawet jeżeli odbył gruntowną i szczerą spowiedź. Pewnie tak, ale to gdzieś tam utkwiło i we mnie, i w dzieciach, ale już nie chcę opowiadać o swojej traumie, bo nie po to tutaj jesteśmy.
Ja z tego wstałem, z takim przekonaniem, że jak tu wszyscy jesteśmy, to każdy z nas pewnie przeżył jakąś tragedię. Dla jednego to mógł być, nie wiem, jakiś upadek. Ktoś był zdrowy, stracił zdrowie. Ktoś miał kogoś bliskiego i ten ktoś bliski umarł. Ktoś miał przyjaciela i ten przyjaciel okazał się podły i zachował się podle. Nie ma ludzi, którzy nie przeżywają tragedii. Każdy ma swoją dawkę cierpienia, ale po takiej tragedii jakiejkolwiek, no człowiek może w tym cierpieniu pozostać, nie wiem, zamknąć się, uciec od świata, uciec w jakieś używki, w alkohol, ale może też wstać i dalej iść. Ja postanowiłem, że ja ze swojego upadku, no to dla katolika próba samobójcza jest wielkim upadkiem, gigantycznym upadkiem, że ja wstanę z tego upadku i będę dalej szedł. Już nikt nigdy nie doprowadzi mnie do załamania, bez względu na to, co przyniesie los. Z takim przekonaniem wyszedłem ze szpitala po 3 miesiącach, że nigdy już nie pozwolę się doprowadzić do takiego stanu. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, bo czekały na mnie wezwania do 14 sądów. Ci panowie z WSI nie odpuszczali. Wiedzieli, że to jest ten moment, kiedy można mnie dobić. Nie chcę tu już wchodzić w szczegóły, ale nazywam to cudem, że wyszedłem z tego, że sprawa po sprawie eliminowałem większość umorzoną, które wygrałem. Ostatnią jesienią tego roku, 2014 roku, sąd, miałem mnóstwo szczęścia do sędziów, bo to też jest fakt, że w trzeciej RP trzeba mieć mnóstwo szczęścia do sędziów. Sąd odesłał takim uzasadnieniem do prokuratury, że nie sądzę, że prokuratorzy kiedykolwiek wrócą do tej sprawy. Została mi tylko, albo aż, jedna sprawa, matka wszystkich moich problemów, afera marszałkowa, ta sprawa. Ale przez całe lata to, że miałem kilka procesów, kilka oskarżeń, używano przeciwko mnie. Gazeta Wyborcza pisała, Sumiński jest niewiarygodny, bo nie tylko jedną sprawę ma, ma wiele spraw. I to podtrzymywało wiele innych osób, tak? Przeciętny człowiek, kiedy słyszy o kim, że ktoś ma jeden akt oskarżenia, drugi, trzeci, no to myśli sobie, no niezły bandyta, niezły przestępca. Mnożono mi te sprawy po to, żeby odebrać mi wiarygodność. Z tych spraw nie został dziś nawet ślad. Większość umorzono, kilka wygrałem, ostatnią odesłano do prokuratury z takim uzasadnieniem, że ona nie sądzę, żeby kiedykolwiek wróciła. Została mi aż jedna sprawa, ta, od której się wszystko zaczęło. Sprawa, która zaczęła się bezpośrednio, ale o tym dowiedziałem się dużo później, po moim spotkaniu z Bronisławem Komorowskim w Telewizji Polskiej. Bezpośrednio. Kilka tygodni, chyba 2 tygodnie po tym, pułkownik Leszek Topiar, znajomy Bronisława Komorowskiego, rozpoczyna kombinację operacyjną, żeby zbliżyć się do komisji weryfikacyjnej w WSI i żeby mnie umoczyć w jakieś, nie wiem, korupcyjne czy jakieś niecne sytuacje. Plan był bardzo prosty. Pokazać, że komisja weryfikacyjna w WSI to jest banda skorumpowanych amatorów, a Sumiński jest równie skorumpowany jak ta cała komisja. I to się rozpoczęło natychmiast po moim spotkaniu z Bronisławem Komorowskim w Telewizji Polskiej w styczniu 2007 roku. Nie będę tutaj Państwu opowiadał szczegółów, no bo to zajęłoby nam bardzo dużo czasu. Puentą tej historii było to, że ja, gdy wstałem z kolan po tych 2 latach, kiedy chodziłem od sądu do sądu, od prokuratora do prokuratora i niczym innym tak naprawdę nie mogłem się zająć, gdzieś w roku 2011 zacząłem wstawać z kolan i wracać do prowadzenia swoich śledztw, do procywili i do sprawy księdza Jerzego. I zacząłem odkrywać Bronisława Komorowskiego w takich sytuacjach, w jakich nie sądziłem, że go kiedykolwiek odkryję. Na przykład w sprawie telekomunikacji polskiej. Bronisław Komorowski jako minister obrony narodowej doprowadził do tego, że wszystkie tak zwane wrażliwe łącza prowadzące do ataszatów Ministerstwa Obrony Narodowej, doprowadzące do agent wywiadu i kontrwywiadu, zostały zdekonspirowane dla rosyjskiej firmy GTS. Mówiąc krótko, rosyjska firma przejęła nadzór nad tymi łączami. Co więcej, Bronisław Komorowski doprowadził do tego, że ściśle tajny obiekt o kryptonimie 09120 został zdekonspirowany dla Rosjan. Ten obiekt to jest taki obiekt, jaki powinien mieć każdy kraj NATO na wypadek wojny czy zagrożenia wojną. W takim obiekcie powinien się schronić prezydent, premier, dowódcy armii i wszystkie inne najważniejsze osoby w państwie. I z tego obiektu mogą kierować całym państwem. Każdy kraj NATO jest zobligowany, żeby mieć taki obiekt. To, gdzie taki obiekt się znajduje i wszystko, co go dotyczy, jest objęte klauzulą ściśle tajne, najwyższą klauzulą tajności. Na skutek, nazwijmy to w cudzysłowie, zaniedbań Bronisława Komorowskiego, ten obiekt został zdekonspirowany. Rosyjska firma GTS przejęła kontrolę nad wszystkimi łączami tego obiektu. Premier Buzek, ja opisuję naradę premiera Buzka w tej książce, która była ściśle tajna. W tej książce jest pierwszy opis tej narady.
Nikt nigdy nie opisał tej narady, a ja ją opisuję w szczegółach w tej książce. Zapytał Komorowskiego podczas tej narady, jak można było do tego dopuścić. Komorowski mówi, ja nie widziałem, jak to zabezpieczyć. Nawet przyjmując dla niego dobrą wersję, że to było zaniedbanie, to za takie zaniedbanie płaci się politycznie i prawnie, bo całkowicie rozłożyło obronność państwa polskiego, które było już wtedy członkiem NATO. Tymczasem Komorowskiego nie spotkała za to żadna konsekwencja. A była to jedna z bardzo wielu zdumiewających sytuacji dotyczących Bronisława Komorowskiego. Opisuję w tej książce wiele innych sytuacji. Jak się zostaje w Polsce wiceministrem obrony narodowej? Taka jedna historia z tego procesu, którą opisuję w książce, a których były dziesiątki, jeśli nie setki. Jest pani, która pracuje w spółdzielni spożywczej z Połem i nagle z dnia na dzień z prostej spółdzielni zostaje wiceministrem obrony narodowej. Pani się nazywa Jadwiga Zakrzewska. Powiem tak bardzo oględnie, kto sobie pomyśli, co sobie pomyśli, to jego sprawa, ja nie biorę za to odpowiedzialności. Była przyjaciółką Bronisława Komorowskiego i prosto spółdzielni z Połem, spożywczej z Połem, trafiła na stanowisko wiceministra obrony narodowej. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko pracownikom spółdzielni spożywczej z Połem, ale nie może tak być w normalnym kraju, że osoba zupełnie bez kompetencji ma być przełożoną generałów, pułkowników odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 40-milionowego kraju. To jest po prostu chore. To jest nienormalne. A ta sytuacja miała miejsce. Ja zapytałem w sądzie panią Zakrzewską, żeby opowiedziała, jak poznała Bronisława Komorowskiego i jak została wiceministrem. Wiecie państwo, co odpowiedziała pani poseł Zakrzewska? Że nie pamięta, jak poznała Komorowskiego i nie pamięta, jak została wiceministrem. To są... Bardzo dobre pytanie. Ja nie będę państwu tu wchodził w szczegóły, ale to są rzeczy śmieszne, ale popatrzcie państwo, że są straszne. Przecież jesteśmy wielkim europejskim krajem, a dzieją się takie rzeczy, jakie nie wiem, czy dzieją się w republikach bananowych. Nie dzieją się na pewno. No nie dzieją się. Komorowski nie pamięta. Komorowski też nie pamięta. No, Komorowski to przebił nawet Pawła Grasia. Rzecznik rządu zeznawał w tej sprawie. Ja liczyłem, na 77 pytań odpowiedział, nie pamiętam, Paweł Kraś. Na kilkanaście kolejnych powiedział, nie umiem odpowiedzieć i najlepsze, na kilka odpowiedział, nie chcę kłamać. Szczerze, tak. Tak, no, Bronisław Komorowski, liczyłem jego niepamięć do 80 pytań. Na 80 pytań odpowiedział, nie pamiętam, potem już nie liczyłem. A gdy odpowiadał, no to odpowiadał jak dziecko. Żeby tu państwu tylko przypomnieć, jeżeli ktoś oglądał, były jego zeznania w tej sprawie z lipca 2007 roku. Po nim zeznawało kilka osób, Graś, Wondary, kilku innych, przed ABW, i oni całkowicie podważyli zeznania Komorowskiego. W związku z tym on zeznawał drugi raz w styczniu 2008 roku. I prokuratura uznała i mówi w tych zeznaniach, cofam to, co mówiłem w lipcu, teraz mówię prawdę, wtedy też myślałem, że mówię prawdę, ale się myliłem. Mam tyle obowiązków wagi państwowej, że się myliłem. I złożył nowe zeznania, podważające te pierwsze. Inna sprawa, że gdybym ja się tak mylił, to miałbym już zarzut karny za składanie fałszywych zeznań. W przypadku Komorowskiego prokuratura uznała, że było to płynne rozwinięcie. W każdym bądź razie rozwijał tak, że całkowicie przeczył tym pierwszym zeznaniom. I w sądzie, czyli w jego pałacu prezydenckim, czytane są te zeznania z lipca 2007 i Bronisław Komorowski jest pytany przeze mnie, czy świadek potwierdza te zeznania. Komorowski odpowiada, tak, potwierdzam, tak zeznałem prokuraturze, ale przecież w styczniu im zaprzeczył. W związku z tym czytane są mu drugie zeznanie ze stycznia 2008. Czy świadek potwierdza te zeznania? Tak, potwierdzam, tak zeznałem prokuraturze, ale przecież te zeznania przyczyły tym z lipca. Te ze stycznia przyczyły tym z lipca. W związku z tym ja pytam Bronisława Komorowskiego, to czy mógłby się świadek zdecydować, które są prawdziwe, skoro jedne przeczą drugim? Nie mogą być jedne prawdziwe i drugie, skoro są wzajemnie wykluczające się. Komorowski odpowiada, wszystko co zaznałem w prokuraturze jest prawdą, nic więcej nie mam do powiedzenia. To mniej więcej tak, jak ja bym państwu powiedział, że ta ściana, nie wiem, jaka ona jest, nie wiem, niebieska? Po tym świetle nie widzę. No, powiedzmy, że niebieska, za chwilę bym powiedział, że jest czarna, państwo byście mnie zapytali, to jaka ona wreszcie jest. Ja bym odpowiedział, wszystko co powiedziałem jest prawdą. I że jest niebieska i że czarna jednocześnie, tak? Więc tak zeznawał Bronisław Komorowski, ale wracając do tej sprawy. Bronisław Komorowski na kanwie mojej sprawy nie miał wyjścia i przyznał się, i to nawet podpisał, że spotykając się z dwoma oficerami służb tajnych,
miał świadomość, że jeden z nich może być rosyjskim szpiegiem. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, druga osoba w państwie spotyka się z dwoma oficerami służb tajnych, rozmawia z nimi o tym, jak wspólnie i w porozumieniu popełnić przestępstwo wykradzenia aneksu do raportu WSI i ma przy tym świadomość, że jeden z tych oficerów może być związany z rosyjskim wywiadem. Ja nie wiem, co gorszego może zrobić polityk, żeby zniknąć raz na zawsze z życia publicznego i tłumaczyć się przed prokuratorem. Jest wiele takich historii dotyczących Bronisława Komorowskiego. Już może na koniec inna historia. Rozmawiam z młodym, kiedyś, z młodym oficerem WSI, który był z tego naboru po 90 roku. Dla mnie wszyscy byli do końca draniami. On chyba chciał robić coś dobrego, zanim go wplątano w różne rzeczy. On mi opowiadał o pewnej sytuacji, jak poznał konkubinę attaché handlowego ambasady rosyjskiej. On nawiązał z tą konkubiną romans. I ta konkubina mówi mu, że ona i jej konkuben gotowi są opowiedzieć o różnych działaniach tak zwanych dyplomatów rosyjskich w Polsce pod warunkiem, że dostaną nowe życie w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Ten oficer wie, że dotknął czegoś ważnego, istotnego, że trafił na Rosjan, którzy chcą zmienić stronę, czyli przejść na inną stronę. Nie wie, komu o tym powiedzieć, bo już wtedy nie ufał swoim przełożonym w WSI, ale ufał Bronisławowi Komorowskiemu. Uważał, że minister z taką kartą solidarnościową jest człowiekiem godnym zaufania. Poszedł do niego i mówi mu o tym, co ja teraz Państwu. Bronisław Komorowski, według jego relacji, którą on mi złożył na piśmie, odręcznie, Bronisław Komorowski miał mu powiedzieć, że podejmie działanie. Mija tydzień, drugi, trzeci, czwarty, nic się nie dzieje. Wreszcie ten oficer ginie. Ten attaché handlowy, który nie był żadnym attaché, tylko zwykłym szpiegiem. Ten attaché ginie, a jego konkubina zostaje wysłana do Rosji. Ten oficer WSI mówi mi, ja nie mówiłem tym nikomu innemu, tylko jednej osobie, Bronisławowi Komorowskiemu. Teoretycznie mógł być przypadek, tak, że oni wpadli w inny sposób. Ale taktyka i wiele innych działań wskazuje, że trudno takie przypadki. Było wiele, wiele innych sytuacji, których tu nie chcę Państwu mówić, które zajęłyby pewnie długą zimową noc. No, ja to spisałem na 400 stronach, więc nie chcę Państwu o tym opowiadać w 2 godziny, bo myślę, że byłoby to chyba zwyczajnie niemożliwe. Puenta byłaby taka, że to, co dotyczy Bronisława Komorowskiego, który był w moim przekonaniu pewnego rodzaju emanacją tego systemu zła, jego postać, niewykluczone, że będzie powoli odchodzić do przyszłości, chociaż tam trwają jakieś targi i przetasowania, to zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale co by nie było, ten system, którego on był emanacją, trwa. On jest bardzo mocny. I tak naprawdę bez usunięcia Komorowskiego i bez odsunięcia tych ludzi, którzy obecnie dzierżą ster władzy, nie ma możliwości, żeby ten system unicestwić, żeby ten system odszedł do niebytu. Drogą do tego są tylko wybory, tak? Pierwsze za nami, drugie przed nami, ale potem dopiero tak naprawdę zacznie się potężna praca, żeby wyłuskiwać tą całą agenturę i odstawiać tych ludzi na boczny tor. Nie chodzi o zemstę, chodzi o normalność, tak? Chodzi o to, żeby Polska była normalnym krajem, w którym, no nie wiem, będziemy się czuć jak u siebie w domu. Ja niedawno miałem takie spotkanie z młodzieżą maturalną w klasie mojej najstarszej córki. Na życzenie tej młodzieży na koniec pytam tych młodych ludzi, kto z Was chce wyjechać z Polski? 30 osób, 30 domów w górze. Wszyscy chcą wyjechać z Polski, także moja córka. Ja pytam w domu, Kasia, przecież myśmy rozmawiali, że tu jest nasze miejsce. On mówi, tata, rozejrzyj się. Rozmawiam ze znajomymi, wszyscy mówią, że tu nie ma żadnych perspektyw, nie ma żadnej nadziei. Jeżeli nic się nie zmieni, to nie tylko ja wyjadę. Moje siostry też pewnie kiedyś wyjadą. Ja bym nie chciał, żeby moje dzieci szukały miejsca gdzieś w świecie. Myślę, że mamy tak piękny kraj, w którym jest miejsce dla każdego, tylko ten kraj musi stać się normalnym krajem. Ja ze wszystkich sił robię na tyle, na ile mi skromne możliwości pozwalają, żeby tak się stało. Wierzę w to głęboko, że jeżeli dane będzie nam się spotkać następnym razem, to spotkamy się już w innym kraju, czego sobie i Państwu życzę. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Panie Wojciechu, ja...
ja mam takie krótkie pytanie, jak najkrótsze. Czy pan Bredzisław, jak tak szybko dorwał ten aneks, co wiemy skądinąd, czy go w końcu przeczytał, czy nie? No więc znamy kilka wersji. Pan Bronisław Komorowski podczas przesłuchania w Pałacu Prezydenckim na początku mówił, że go nie czytał. Potem mówił, że być może go czytał, a na koniec stwierdził, to czy czytałem, czy nie, objęte jest tajemnicą państwową. Więc już nie sam aneks jest objęty tajemnicą państwową, tylko to, czy on czytał, jest objęte tajemnicą państwową, więc ja do końca nie wiem. No ale ja powiem tak, Bronisław Komorowski był zbyt zainteresowany tym aneksem, żeby go nie przeczytać. Podejrzewam, że nauczył się go na pamięć. No taki aneks, tam na takich dokumentach jest napisany egzemplarz pojedynczy. On jest, powinien być w jednym egzemplarzu, więc co z nim zrobił Bronisław Komorowski, tego nie wiem. No ale wierzę głęboko w to, że nawet jeżeli go zniszczył, to on jest do odtworzenia. No właśnie, no właśnie. Dziękuję. Dzień dobry. Czy ma pan pomysł na, konkretny pomysł na to, jak odfiltrować i jak pozbyć się całej tego aparatu właśnie przymusu, ścigania, szpiegostwa? Na pewno wśród nas siedzi jakiś tutaj agent, który czeka tylko, żeby relacje złożyć. Jak ich odróżnić, jak się ich pozbyć? To by była sprawa taka jak w Czechach czy w Niemczech, żeby administracyjnie zabronić im udziału w życiu publicznym, czy może jak pan mógł pomóc? No, ksiądz Stanisław Małgorzki kiedyś został zapytany, dlaczego w wielu krajach postkomunistycznych udało się uniknąć takich problemów, jakie mamy w Polsce. No, odpowiedział jednym zdaniem, bo w tych krajach komunistów od władzy odsuwano, a u nas się z nimi dogadano. I to jest mniej więcej pokłosie całego zła, bo te wszystkie teczki, co państwu próbowałem pokazać na przykładzie sprawy kryptonimanią, one wciąż grają. Te różne tajemnice z przeszłości, one wciąż mają bardzo duże znaczenie. Ja nie mam jakiejś gotowej recepty, skłamałbym, gdybym powiedział, że mam. Niewątpliwie pierwszy krok uczyniliśmy, odsuwając Bronisława Komorowskiego. Drugi możemy uczynić jesienią. Wielką nadzieję widzę w tym, że widzę, myślę, że wszyscy to widzimy, coraz większe zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne. Dla mnie to, co się dzieje, te ruchy, które tworzą się na naszych oczach, tak, Ruch Narodowy, poparcie dla Grzegorza Brauna, no wiele innych, to wszystko się dzieje na naszych oczach i to rośnie na potęgę. Ja w tym widzę wielką nadzieję. Jestem głęboko przekonany o tym, że niektórzy, oczywiście lustracja została obśmiana na 1000 sposobów, i powrót do idei lustracji w takiej wersji, w jakiej to było proponowane kiedyś, pewnie będzie trudny. Ale ja nie widzę innego wyjścia niż wyłożenie wszystkiego na stół, co jeszcze jest do wyłożenia, tak? Żeby to przestało grać. Żeby to wreszcie przestało być elementem gry, rozgrywek, szantażu i niszczenia. Trudno mi sobie wyobrazić budowę normalnego kraju, jeżeli te wszystkie teczki, jeżeli te wszystkie wydarzenia sprzed wielu, wielu lat, one wciąż będą odgrywały tak ważną, istotną rolę w życiu publicznym, jak odgrywają do dziś. Tak więc, no, z jednej strony widzę tę nadzieję w czymś, co się tworzy na naszych oczach, no bo na naszych oczach chyba dochodzi do pewnego rodzaju zmiany i to moim głębokim przekonaniu zmiany na lepsze. Z drugiej strony mam wielką nadzieję w tym, że te wszystkie tajemnice, które grają dziś z przeszłości, no muszą zostać... Trzeba odebrać to narzędzie, ten element tego szantażu. No, żeby to się stało, no to musi być jakaś reprezentacja w Sejmie odpowiednia. No a to już jest w rękach Polaków, tak? Jak ta reprezentacja w Sejmie będzie wyglądała? Czy to będą ludzie, którzy będą rzeczywiście chcieli budować coś na nowo, czy będą chcieli cementować obecny układ? Jeżeli będą chcieli cementować, to nic nie zrobimy. Dlatego tak ważne są te wybory, które przed nami. Żeby to były wybory na takich ludzi, którzy naprawdę chcą dokonać jakiejś radykalnej zmiany. Dziękuję. Panie redaktorze, głęboka wdzięczność i szacunek za wszystko, co pan robi. Pytanie, czy nie warto by się teraz zastanowić? Dziękuję bardzo państwu. Czy nie warto by się teraz zastanowić, co planują ludzie związani z panem Bronisławem Komorowskim i pan Bronisław Komorowski? Bo niewątpliwie to są ludzie przedsiębiorczy, dobrze zorganizowani, energiczni,
i mają na pewno jakieś narady i plany, jak się ocalić, jak się ewakuować. Czyli nie warto by się zastanowić, co planują właściwie. No, to są bardzo twórczy ludzie, którzy na pewno jakieś wnioski z tej lekcji wyciągną. Ich zgubił grzech pychy, tak? Pycha, jak wiadomo, kroczy przed upadkiem. Bronisław Komorowski nie zastanawiał się, czy wygra, tylko zastanawiał się, czy wygra w pierwszej turze, czy wygra w drugiej turze, ale oni jego środowisko z góry założyli, że on wygra. Jak to mówił Adam Michnik, tak, o tej zakonnicy, tak? Że musiałby przyjechać Bronisław Komorowski, będąc pod wpływem alkoholu, zakonnicę w ciąży na pasach na zielonym świetle, tak? Niepełnosprawną, no właśnie. No, nie wiem, czy przejechał, czy nie, ale wydarzyło się coś, co miało się nie wydarzyć. To rzeczywiście jest... To rzeczywiście... przepraszam, mogę pan jakąś... bo troszkę zgubiłem wątek. Co mogą planować? A co mogą planować? No, co mogą planować, no to widzimy na naszych oczach, tak? Powstają jakieś nowe twory. Tak, nowoczesna PL. Słyszymy o tym, że wyciągają lekcje z internetu. Tak naprawdę Komorowskiego, można chyba powiedzieć, odsunęli młodzi ludzie i odsuną internet. To chyba w pierwszej kolejności. Więc wyciągają z tego wnioski. My słyszymy o zatrudnianiu za pieniądze iluś tam hejterów, którzy będą próbowali nawiązać walkę z normalnymi, uczciwymi ludźmi, którzy piszą w internecie to, co im dyktuje serce. To oni naprzeciwko takim ludziom będą teraz w internecie, pojawią się ludzie, czy już się pojawili, tylko teraz się na pewno pojawią na większą skalę, którzy będą próbowali jakby przeciwstawić się normalnym Polakom, zamieszczając różne opinie za pieniądze, tak? Tak zwane trolle. I na pewno możemy się spodziewać tego, że będzie walka w internecie normalnych Polaków z najemnikami. Z najemnikami. Więc, no bo rzeczywiście internet to było to miejsce, które miało pewnego rodzaju wolność i które doprowadziło do tego, że został nie tylko zrównoważony, ale nawet był nie tylko przeciwwagą, ale czymś znacznie więcej dla tych kłamliwych mediów telewizji publicznej, TVN-u, Polsatu. Jak te media działają, to widać było choćby na sprawie sądowej, w której występował Komorowski. To pewnie Państwo pamiętacie, tak? Cztery telewizje dostały akredytację. Publiczna, TVN, Polsat i Superstacja. Tylko cztery. Wozy transmisyjne przed Pałacem Prezydenckim, w sali w Pałacu Prezydenckim, czyli w sądzie, dziennikarze każdej z tych telewizji. Sędzia notuje w protokole, która z telewizji transmituje na żywo. Telewizja publiczna my, TVN my, Polsat my, Superstacja my. Rozpoczyna się proces, tylko Polsat zaczyna 10 minut, po czym przenosi się do Moskwy, podobno na chwilę, już z tej Moskwy nie wraca. Żadna z tych czterech telewizji, które są na teatr do samego końca. Teatr do samego końca. Wszyscy są na sali sądowej, nikt nie transmituje. Mimo że deklarują sądowi, sąd tak zapisuje w protokole, że robią transmisję na żywo. Transmituje Michał Rachon telefonem komórkowym. Dzięki niemu Polacy się dowiedzieli, jak Komorowski zeznawał. Żebyście Państwo zrozumieli wagę tej sprawy, bo na tej kanwie widać, jaka jest wolność mediów, tak? Kiedy zeznawał Bill Clinton w Stanach Zjednoczonych w sprawie dotyczącej Moniki Lewińskiej, to Komisji Senackiej nie chodziło o to, żeby poznać intymne szczegóły spotkań pani stażystki i pana prezydenta. Chodziło o to, czy prezydent nie kłamie, po pierwsze, a po drugie chodziło o to, czy tych słabości prezydenta, tak to nazwijmy, nie mógł wykorzystać obcy wywiad. Tymczasem w sprawie, w której zeznawał Komorowski, chodziło o rzecz 100 razy gorszą, bo w tej sprawie pojawili się w tle rosyjscy agenci, w tle były zabójstwa, w tle były wielomiliardowe defraudacje. I każda telewizja w każdym normalnym kraju potraktowałaby zeznania prezydenta jako mega wydarzenie. Dziennikarze nazywają to gratką, coś niebywałego. Prezydent nie zeznaje na konferencji prasowej, gdzie odpowiada na jakieś pytania, tylko zeznaje pod odpowiedzialnością karną. Ma odpowiadać zgodnie z prawdą. To się nie zdarza często, to jest coś bardzo, bardzo rzadkiego. A mimo to wszystkie telewizje, jak za przyciśnięciem jednym guzikiem, nie chciały tego transmitować. To znaczy, że jest jakiś ośrodek, który tych podobno niezależnych szefów, pana Juliusza Brauna,
pana Solorza, pana Waltera, że jest nad tym jakiś ośrodek, który jednym przyciskiem wyłączył te cztery podobno niezależne telewizje, tak? I dlatego tak ważny był internet, że mógł dać odpór tym kłamcom z telewizji i z innych mediów. I teraz na pewno będziemy obserwować próbę zneutralizowania internetu, bo jak nie wystarczy tych 50 czy 100 hejterów, to pewnie zatrudnią 200 albo 300. Dlatego tak ważne jest, żeby Polacy się zmobilizowali i nie pozwolili sobie odebrać tego bardzo ważnego narzędzia. Dzień dobry panu. Także chciałem się przyłączyć do podziękowań za ten wykład, którym podał pan kilka faktów. Rozpalił pan tutaj tak nastroje, że obawiam się, mam nadzieję, że będę mógł kupić książkę zaraz i otrzymać autograf. Natomiast te fakty, które, niektóre fakty, które pan podał z książki, są ogólnie mówiąc nieznane szerszej grupy Polaków. Ta świadomość nie dotarła do większości Polaków. My tutaj pamiętamy żółwika, którego przybijał premier Tusk z Putinem. Wiemy tutaj o obecnie antyrosyjskiej działalności Komorowskiego. Przedstawił pan fakty świadczące o działaniu na szkodę Polski, na rzecz Rosji, dokładnie rzecz biorąc, obecnie prezydenta Komorowskiego, jak i jego, prawda, współpracowników. Jak to się ma właśnie do tej pokazywanej teraz antyrosyjskości tego środowiska? Proszę o odpowiedź. Jestem głęboko przekonany, że to jest oczywiście cały czas pewnego rodzaju teatr na rzecz opinii publicznej. Po poprzednich wyborach parlamentarnych krążył po Warszawie taki dowcip, jakoby Angela Merkel miała mówić do pana Putina: wasz prezydent, nasz premier. To był dowcip, ale w moim głębokim przekonaniu to nie był dowcip, no bo myślę, że dla każdego jest jasne, było widoczne te proniemieckie takie reminiscencje pana Donalda Tuska i prorosyjskie pana Bronisława Komorowskiego. Oczywiście im bliżej było wyborów, tym bardziej Bronisław Komorowski tutaj jakby próbował wejść ten nurt takiego niezależnego polityka, ale to państwo traktujcie proszę jako pozór, jest wiele takich pozorów, tak? Nie wiem, no całkiem niedawno gdzieś tam widziałem przed wyborami parę miesięcy, jak nawet przyjaciel i największy załóżnik, pan Palikot, gdzieś tam raz czy drugi nawet lekko skrytykował pana Komorowskiego. To są oczywiście gry na użytek opinii publicznej po to, żeby tą opinię publiczną zwieść, jak to się udało wiele razy. W rzeczywistości na poziomie faktów to wygląda zupełnie inaczej. Mnie oficerowie Centralnego Biura Śledczego mówili, jak ich pytałem, gdzie biegną te wszystkie nitki, to oni mi mówili: popatrz tak jak my, idź tropem pieniędzy. A te pieniądze szły na Cypr, a potem do Rosji. I rzeczywiście tak patrzyłem. W książce zamieszczam dowody, informacje, że wojskowe służby informacyjne w tak zwanej wolnej Polsce do samego końca funkcjonowania oficerowie tych służb utrzymywali ścisłe relacje z oficerami rosyjskich wojskowych służb specjalnych GRU. A to wszystko działo się w tak zwanej wolnej Polsce. Od roku 2006 roku oficjalnie wojskowych służb informacyjnych nie ma, ale one nigdy nie miały się lepiej niż za kadencji Donalda Tuska i prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jak państwo popatrzycie właśnie na te spółki, na te różne kluczowe dla państwa polskiego instytucje, przyjrzycie się temu, czy choćby przeczytacie tę książkę, to zobaczycie, gdzie ci wszyscy ludzie są. Są we wszystkich istotnych, newralgicznych miejscach do sterowania, niezbędnych do sterowania takim krajem jak Polska. Ja państwu powiem tak, były premier nie jest moim informatorem i ja go chciałem umieścić w książce z imienia i nazwiska. Gdzieś tam pod koniec, on nawet był w tej książce, bo on nie był moim informatorem, o informatorze nie mógłbym mówić. Był osobą, która mnie doprowadziła do informatorów. Nie zamieściłem go w książce, więc myślę, że byłoby z pewnych względów, nazwijmy to humanitarnych, nie zamieściłem go w książce, więc myślę, że byłoby chyba czymś złym, gdybym, skoro nie zamieściłem go w książce, to mówił publicznie o tym, kim jest ta osoba.
Jak pan będzie chciał zostać po spotkaniu, to mogę panu powiedzieć, albo jakiemuś mniejszemu gronu bez kamer. Ale myślę, że jak ktoś uruchomi odrobinę metody dedukcji, to bez problemu domyśli się, kim jest były premier. Rzeko sobie nie wymyśliłem. Specjalnie opisałem w tej książce jedną scenę z udziałem dwóch znanych dziennikarzy, Marka Króla i Piotra Gabriela. Poszedłem na spotkanie z byłym premierem, który właśnie miał mnie doprowadzić do pewnych innych osób. I ku mojemu zdumieniu na tym spotkaniu siedział właśnie redaktor Marek Król i Piotr Gabriel. I oni doskonale wiedzą, kim jest były premier. To spotkanie zamiast w gronie dwuosobowym odbyło się w gronie czteroosobowym. Myślę, że wiele osób spośród państwa domyśla się, kim jest były premier. Również dziękujemy za zaszczycenie obecnością. Czujemy się chyba współodpowiedzialni teraz za propagowanie dalszej tej prawdy wśród społeczności szerszej. I było pytanie o przyszłość, jak pan widzi oczyszczenie. Natomiast jeszcze takie jedno pytanie z przeszłości. Czy pan, jako osoba, która ma dostęp do szerszej wiedzy niż nawet może niektórzy operacyjni członkowie, powiedzmy, policji czy prokuratury, czy pan się nie boi, że kwestie tak wszechobecne, wszechmogące, tak łatwo na tych wyborach prezydenckich oddało jednak tego swojego asa w postaci Bronisława Komorowskiego? I czy to nie jest jakiś podtekst, ewentualnie jakaś podbudowa do dalszych jakichś działań? Jak to z pana punktu widzenia widać? No, ja powiem tak. Pan Andrzej Duda nie był kandydatem mojego pierwszego wyboru. Był nim Grzegorz Braun. Jednakowoż w drugiej turze, gdy został pan Andrzej Duda i pan Bronisław Komorowski, to ja się nawet sekundy nie zastanawiałem, na kogo oddać głos. Andrzej Duda, powiem tak, ma na starcie moje zaufanie. Na starcie ma. Na ten moment bardzo mi się podoba to, że otwarcie, że po pierwsze bez kamer, mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że to nie było udawane. Ta wizyta na Jasnej Górze, bardzo mi się to podobało. Podoba mi się to, że otwarcie odnosi się do Pana Boga. Mówi, że modli się do Ducha Świętego, że szuka wsparcia w Panu Bogu i mówi to otwarcie. Bez wstydu, bez jakiegoś fałszywego krygowania się. Naprawdę, na starcie Andrzej Duda, chociaż nie był kandydatem pierwszego wyboru dla mnie, ma moje duże zaufanie. No i bardzo bym chciał, żeby to zaufanie, któremu obdarzyło go wielu Polaków, kilka milionów Polaków, żeby no to zaufanie nie zostało nadużyte. Na dziś wierzę, że nie zostanie nadużyte, bo nie mam przesłanek, żeby sądzić coś innego. No, a czas pokaże. Gdybym miał wybierać kandydata, no to już państwu powiedziałem, kogo bym wybrał. Grzegorza, zresztą stąd, tak? Znam, ufam mu w pełni i to, co on mówi i to, co sobą reprezentuje, bardzo mi się podoba, ale miał bardzo małe poparcie. Mam głęboko wrażenie, że Polacy, to nie chcę dotknąć nikogo z państwa, ani także wielu moich znajomych, którzy nie głosowali na Grzegorza Brauna. No, myślę, że my jako społeczeństwo nie dorośliśmy jeszcze do tak dobrego kandydata jak Grzegorz Braun. Ale może przy następnych wyborach dorośniemy. Chciałem się pana spytać o jedną rzecz, ponieważ na internecie dużo osób właśnie domagało się tego, żeby w czasie debaty pytać pytanie zadane o pro-civili właśnie. Ciekaw jestem, czy ekipa Dudy kontaktowała się z panem w tej sprawie, czy w ogóle nic nie wiadomo. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, czy myśli o tych wędrujących samobójcach, właśnie Lepel i generał Petelicki, czy coś pan na ten temat może powiedzieć, jakie pana sugestie są? I ciekaw jestem, życzę panu, żeby pan doprowadził do końca sprawę tutaj z tą pro-civili i po prostu jak się ekipa nawet zmieni, żebyście weszli w porozumienie i żeby pan, nie zabrakło panu konsekwencji po prostu, szukając nawet po prostu, żeby sprawiedliwość stało się zadość. Życzę panu tego. Trzy pytania, przepraszam państwa, śpię po 3 godziny na dobę, nie jestem w stanie zapamiętać 3 prostych pytań. Pro-civili,
Leper i Pytelicki. Dobrze. Zacznę od współpracy z Dudą, bo jestem o to pytany na większości spotkań. Byłem pytany również w Siedlcach. Spotkanie prowadził mój przyjaciel Krzysztof Skowroński. I tam był poseł Krzysztof Tchórzewski, który był blisko tego zespołu, który odpowiadał za kampanię Andrzeja Dudy. Pytanie było do mnie, ale on na to pytanie odpowiedział, to ja Państwu odpowiem słowami, ale skoro jestem przy Siedlcach, to odpowiem Państwu ciekawą anegdotę. Krzysztof Skowroński ma taki zwyczaj, nie wiem czy Państwo słuchacie Radia Wnet, tu bardzo fajne radio we Wrocławiu, słyszane tylko w internecie, ale naprawdę polecam. I Krzysztof Skowroński ma taki sposób prowadzenia rozmowy prowokujący, więc on zapytał osoby w Siedlcach, podobnie jak tutaj u Państwa kilkaset osób, no Państwo przybyliście tak licznie, zaprosiliście Wojciecha Sumińskiego, czy zaprosilibyście Bronisława Komorowskiego? Wszyscy pewnie sądzili, że odpowiedź jest oczywista, że nie. Ale wstaje Pan z pierwszego szeregu i mówi, oczywiście, żebyśmy zaprosili, już dzisiaj zapraszamy, mamy tu w Siedlcach więzienie z wieloletnią tradycją, więc chciałem Państwu powiedzieć tą autentyczną sytuację, bo ona mi się w kontekście Pana pytania i w kontekście posła z Siedlec Tchórzewskiego przypomniała. Ta sytuacja. Poseł Krzysztof Tchórzewski odpowiedział na pytanie w taki sposób. Mówi, sztab wybrał kampanię Andrzeja Dudy obliczoną na pozytywy. Inni, tak jak pan Sumiński, pokazują w książkach czy w inny sposób drugą twarz Bronisława Komorowskiego. My natomiast chcemy grać na pozytywy. Tak sztab wybrał taką linię i konsekwentnie będzie tą linią. I to jest odpowiedź, której udzielił Krzysztof Tchórzewski na pytanie takie, jakie zadał Pan. Jakby Pan mnie zapytał o zdanie, to ja bym powiedział, że jakby mnie zapytał ktoś ze sztabu o zdanie, to ja bym powiedział tak, nie trzeba byłoby Bronisława Komorowskiego atakować tą książką. Moim zdaniem wystarczyłoby, żeby Andrzej Duda na debatę tą książkę położył na stoliku. Bronisław Komorowski myślałby już tylko o tej książce. Jednakowoż została wybrana kampania na pozytywy. No pokazało się, że był to dobry ruch, tak? No, ja coś pokazałem w książce, inni ludzie też pokazywali różne strony Bronisława Komorowskiego. Każdy tam swoją cegiełkę do tego dołożył, a Andrzej Duda prowadził to w taki sposób, w jaki sztab jego uznał za stosowne. Jednakowoż miało być spotkanie trzecie u pana Kukiza i ja dostałem zaproszenie, bo trzecie spotkanie miało polegać na tym, że mieli być dziennikarze, którzy mieli zadawać pytanie w imieniu kontrkandydata. I ja dostałem zaproszenie jako konsultant do prowadzenia, do zadawania pytań Bronisławowi Komorowskiemu. Miałem zadać jedno lub dwa. Do tego nie doszło, bo Bronisław Komorowski nie zgodził się, jak mówiła telewizja Republika i potarł w polityce na trzy rzeczy. Nie zgodził się na spotkanie w Lublinie, bo chciał w Warszawie. W Lublinie, przepraszam. Nie zgodził się na to, żeby nie znać pytań wcześniej, chciał je znać. No i trzecie, ponoć nie zgodził się na to, żebym ja mu zadawał pytania. Więc nie doszło do tej trzeciej tury, gdzie ja miałem mieć możliwość zadawania pytań Bronisławowi Komorowskiemu. Jeśli chodzi o Andrzeja Lepera i pana Pytelickiego, to muszę Państwu powiedzieć, że jestem w kontakcie z Agnieszką Pytelicką, która kiedyś wierzyła w to, że jej mąż na samym początku został tak zniszczony, że ona nawet dopuszczała, że jej mąż mógł popełnić samobójstwo, ale później poznała fakty, które całkowicie zmieniły jej pogląd na tę sprawę. I dziś Agnieszka Pytelicka nie ma żadnych wątpliwości, że jej mąż nie zginął śmiercią samobójczą. Jeżeli w tak zwanym międzyczasie nie spadnie mi na głowę cegła w drewnianym kościele, to ja te fakty będę zamieszczał już w książce, która będzie jesienią na rynku. Jeśli chodzi o Andrzeja Lepera, to piszę o tym w książce
z mocy bezprawia, ale pisze o tym także w książce tutaj. W największym skrócie, bo to jest pytanie bardzo rozległe. Andrzej Leper onegdaj w rozmowie z Tomaszem Sakiewiczem mówił o tym, że ma pewne dokumenty, które są bardzo ważne i które są jakby gwarancją dla niego bezpieczeństwa, i on te dokumenty zdeponował w bardzo bezpiecznym miejscu swojego przyjaciela, mecenasa Ryszarda Kucińskiego. Tomek Sakiewicz z Rudolf Lepera nagrywał te rozmowy, on je opublikował. Nie było gorszego miejsca, żeby Andrzej Leper, że gdyby te dokumenty wpadły w niepowołane ręce, jak mówił Leper, to jego życie nie byłoby warte złamanego grosza. Nie było gorszego miejsca niż kancelaria Andrzeja Kucińskiego do złożenia takich dokumentów. Andrzej Kuciński był współpracownikiem WSI, zresztą ja o tym piszę, ja poznałem Kucińskiego, on był adwokatem Duchnala i mnie z nim skontaktowali ludzie z WSI. Stąd wiem na pewno, że on był współpracownikiem WSI. Ryszard Kuciński, to było najgorsze miejsce, równie dobrze Andrzej Leper mógłby te dokumenty zdeponować u generała Dukaczewskiego. Efekt byłby dokładnie taki sam. Albo Wiesława Komorowskiego. Ja nie wiem więc, czy Andrzeja Lepera, nie mam dowodów, ktoś zabił, czy on zginął śmiercią samobójczą, ale wiem, że to, czego się najbardziej obawiał i o czym mówił, że jeżeli te dokumenty wpadną w niepowołane ręce, to, to jego życie nie będzie warte złamanego grosza. To się stało. Jest nagranie, przepraszam, w internecie przemówienia Lepera, które w Sejmu. W kawiarni od tygodnia. Tak. Na wszystko mam dokumenty. Czego dotyczyły między innymi dokumenty, które on zdeponował Ryszarda Kucińskiego? Dotyczyły Fundacji Procywili. Tej fundacji, dla której działania osłonowe prowadzi Bronisław Komorowski. Zresztą, jeżeli jesteśmy przy fundacji, to państwo mają taką dygresję. Najsłynniejszy świadek korony w Polsce, Jarosław Sokołowski-Masa, mówi o tym, że zdenuncjował kolegów z Pruszkowa, opowiedział o wszystkich powiązaniach tzw. mafii pruszkowskiej, która nie była mafią, tylko dobrze zorganizowaną grupą przestępczą, ale mafia to był dopiero Pruszków plus WSI plus politycy, to dopiero była mafia. I Sokołowski mówi o tym, że o Pruszkowie może powiedzieć wszystko, ale gdy padło pytanie o procywili, to powiedział, że nie powie ani słowa, bo nie ma takiej instytucji w Polsce, która by go ochroniła przed śmiercią. To niech państwu pokaże różnicę między wielką mafią pruszkowską a procywili. Sokołowski, który nie bał się mówić o Pruszkowie, powiedział wszystko. W oparciu o jego zeznania zamknięto do więzienia cały zarząd Pruszkowa. Bał się choćby pisnąć słowem na temat procywili. O Pruszkowie słyszeli w Polsce wszyscy, o tak zwanej mafii pruszkowskiej. O procywili do niedawna słyszało bardzo niewiele osób. To jest ta subtelna różnica między tym, co naprawdę groźne, a wokół czego była cisza, a tym, co było groźne tylko pozornie, a było głośno, tak? To jest ta subtelna różnica, jak działają służby tajne, a jak działają ci, którzy są dużo mniej znaczący niż służby tajne. Trzecie pana pytanie. Wszystkie trzy. Zawsze współpracę po prostu po wybranych wyborach. Będzie pan próbował, czy z panem się kontaktować? No i żeby pan dopiął... Ja powiem państwu tak. Pan Gowin niedawno w telewizji Kraków, to jest w internecie, powiedział, że jeżeli 10% tej książki jest prawdą, to musi to zostać, powiedział tak, przeczytałem połowę, jestem w szoku, jeżeli 10% z tego, co przeczytałem, jest prawdą, tylko 10, to musi dojść do absolutnej rewolucji w Polsce. To nie można tak zostawić. A ja państwu mówię, że nie jest 10%, tylko 100%. Więc zobaczymy, co ci, którzy wygrają wybory, z tym zrobią. Ja jestem gotowy stawić się w każdym miejscu, w każdej instytucji państwowej, przedstawić twarde dowody na każde zdanie z tej książki. Zobaczymy, czy będzie na to wola, tak? Wierzę głęboko w to, że będzie. To też będzie pewnego rodzaju test, jak wygląda ta nowa Polska. W moim głębokim przekonaniu, bez wyjaśnienia roli Bronisława Komorowskiego i jego zaplecza w działaniach, w tym, co się działo w Polsce przez wiele ostatnich lat, nie można zbudować niczego nowego. Nie można budować na piachu. Trzeba to najpierw wyczyścić, pokazać. Nie chodzi o zemstę, chodzi o prawdę. Chodzi po prostu tylko i wyłącznie o prawdę, o nic więcej. Więc ja głęboko w to wierzę, jestem na to gotowy, żeby każdej instytucji państwowej, która będzie chciała to wyjaśnić, pomóc. Żeby tylko nowej władzy, mam nadzieję, że będzie nowa, nie zabrakło determinacji. Panie Wojciechu, ja mam takie pytanie. Jak wiemy, służb specjalnych w Polsce jest wiele. WSI całkowicie, że tak powiem, wiemy, co robi. Natomiast pytanie jest takie, być może dające jakąś nadzieję na przyszłość.
Jaki procent służb specjalnych jest jeszcze w ramach tych wszystkich służb? Ile tam procent jest ludzi, którzy są w stanie, no, którym nie jesteśmy w stanie nazwać, że to są służby polskie? Ja nie umiem tego określić w procentach. Ja nie umiem tego określić w procentach, bo gdybym w tej chwili użył jakiegoś sformułowania odnośnie procent, to byłoby to wzięte z sufitu. Nie ciężko to określić. Myślę, że zero nie. Myślę, że są uczciwi ludzie, którzy... To jest troszkę tak, jak... Nie wiem, czy Państwo oglądaliście wiele lat temu, jestem kinomanem, uwielbiam filmy. Był w latach 70. taki film z Kevinem Costnerem, Nietykalni. Jak zaczyna się od tego, że on buduje swój zespół i próbuje go zbudować w oparciu o policjantów, okazuje się, że wszyscy są skorumpowani. I co on wtedy robi? On mówi, skoro wszystkie jabłka są zgniłe, trzeba zrywać z drzewa. Trzeba tak naprawdę zacząć od zera. Jakaś opcja zerowa, tak? To oczywiście jest bardzo trudne, bo to wskazuje polskie służby na wiele lat bycia, na budowanie służb to jest coś, co się buduje wiele lat. I to jest bardzo, bardzo trudne. Ale ja nie widzę innej drogi. Macierewicz tak robi. Macierewicz próbował, zaczął tak robić, ale to było bardzo krótki czas. Za mało czasu. Panie Wojciechu. Dziękujemy za książkę przede wszystkim, znakomita. Dzień Żakana Śrowa. Panie Wojciechu, ja mam pytanie takie. Czy Aleks istnieje jeszcze? Czy władza ma Komorowski, żeby go zniszczyć? To jest raz. A dwa, czy pan Duda Aleks go publiczny? Jeśli chodzi o aneks, to ja go nie czytałem, ale mniej więcej mam orientację, co się znajduje. Jego głównym bohaterem negatywnym jest Bronisław Komorowski. On był jego jedynym oficjalnym dysponentem. Takie dokumenty powstają w jednym egzemplarzu, więc Bronisław Komorowski mógł z tym aneksem zrobić, co chciał, ale oczywiście zgodnie z prawem on powinien zostać, istnieć. Nie miał prawa zostać zniszczony. Jeżeli został, no to wydarzyło się coś bezprawnego. Wierzę w to, że aneks istnieje, natomiast jeżeli nie istnieje, no to wierzę w to, że zostanie odtworzony. Proszę Państwa, no ja w obecności kabel coś mogę powiedzieć. Mogę Państwu powiedzieć tak, bardzo okrągło, kto się domyśli, to się domyśli, kto się nie domyśli, to się nie domyśli. Mówię zgodnie z prawdą, jak sytuacja wygląda. Formalnie taki dokument mógł być jeden, tylko jeden. Bronisław Komorowski jako jedyny jego dysponent, bo nie ma prawa być ten dokument, nie ma prawa być żadnej kopii tego dokumentu. To teoretycznie mógł z tym dokumentem zrobić, zmodyfikować go i tak dalej. Ale chcę Państwu powiedzieć tak. Jak to powiedzieć na okrągło, żeby nikomu nie podpaść i powiedzieć prawdę? Autor żyje i pamięta. O, autor żyje i pamięta, tak? Autor żyje i pamięta. Powiedzmy, że autor ma to zanotowane w głowie i tej wersji się trzymamy. A co chcę powiedzieć, to myślę, że się Państwo domyślacie. Ja myślę, że Andrzej Duda go opublikuje. W moim przekonaniu będzie to kolejny test, dla mnie przynajmniej, wiarygodności nowego prezydenta. Ja nie oczekuję, że opublikuje go w sierpniu, kiedy zostanie już formalnie prezydentem. Nie oczekuję nawet, że we wrześniu, ale oczekuję, że w jakiejś konkretnej perspektywie czasowej ten aneks zostanie opublikowany. Po to przecież on został napisany, żeby opinia publiczna go poznała. Więc mam nadzieję, że opinia publiczna go pozna. A jego dysponentem będzie prezydent Andrzej Duda. Halo, ja mam takie pytanie. Poruszył pan sprawy. Ja mam takie pytanie, mianowicie no, poruszył pan sprawy z takiego jądra zła. Jakie są szanse, bo mnie to bardzo interesuje, dzisiaj usłyszałem nowe dane, na opublikowanie wyników pana śledztwa w sprawie śmierci księdza Jerzego? Bo to by była... To by był następny przełom. Wprawdzie to są sprawy dla starszego pokolenia, ale chyba i młode też powinno wiedzieć.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o sprawę księdza Jerzego, to mamy ostatnią szansę. Moim zdaniem tej jesieni, żeby poznać całą prawdę. Gdy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, ja osobiście chodziłem do premiera Jarosława Kaczyńskiego, dziesiątki godzin rozmawialiśmy o tym. Oczywiście docierały też różne inne osoby, które tak jak do pana Wassermana, tego mojego oficera, informatora, przedstawiały w złym świetle, tak samo Andrzeja Witkowskiego panu premierowi Kaczyńskiemu przedstawiano w bardzo fałszywym świetle, wytwarzając mu wizerunek mitomana. Andrzej Witkowski nie jest mitomanem, do dzisiaj pracuje w prokuraturze apelacyjnej w Lublinie, do dzisiaj nie poniósł ani jednej procesowej porażki, ale na początku pan Jarosław Kaczyński podchodził do tego ze sceptycyzmem, mówiąc, że no, wiele osób ma jakieś tam ale w stosunku do Andrzeja Witkowskiego. Ja prosiłem, panie premierze, niech pan to wszystko zweryfikuje, bardzo dokładnie zweryfikuje. I w lipcu 2007 roku była taka rozmowa w mojej obecności między Andrzejem Witkowskim a premierem Jarosławem Kaczyńskim, którą opisuję w książce Lobotomia 3.0, która niestety skończyła się w Bogatyni. Jak ktoś z państwa będzie chciał, to w moim sklepiku internetowym na sumiński.com w ciągu 7 dni ona może dotrzeć. Lobotomia 3.0 to jest moja kulminacyjna praca o sprawie księdza Jerzego Popiełuszki. W trakcie tej rozmowy Jarosław Kaczyński mówi do Andrzeja Witkowskiego mniej więcej te słowa. Panie prokuratorze, ja bardzo gruntownie zweryfikowałem to wszystko, co mi o panu mówiono. A mówiono rzeczy dobre i złe. I dziś nie mam już żadnych wątpliwości, że jest pan jedyną osobą, która może tę sprawę wyjaśnić. Dlatego obiecuję panu, że jeszcze jesienią tego roku, a był to rok 2007, wróci pan do prowadzenia tego śledztwa. Ma pan na to moje słowo. Ale jesienią 2007 roku Prawo i Sprawiedliwość nie rządziła, już rządziła Platforma Obywatelska. Dlatego ja wierzę w to, że premier Jarosław Kaczyński nie tyle nie chciał, co nie zdążył pomóc Andrzejowi Witkowskiemu w przywróceniu tego śledztwa. Ale jeżeli jesień tego roku będzie taka, jak myślę, to może premier Jarosław Kaczyński będzie pamiętał swoje obietnicy i Andrzej Witkowski wróci do tego śledztwa. A prokurator Witkowski mówi tak, publicznie, dajcie mi tę sprawę na 6 miesięcy, a ja pokażę całą prawdę o tej zbrodni i o wszystkich okolicznościach z nią związanych. Najnowszą historię Polski zacznijmy wtedy pisać od początku. Potrzebuję 6 miesięcy. I albo się skompromituję i nigdy więcej już nawet się nie zająknę na temat tej sprawy, albo pokażę wam wszystko jak na talerzu. Pół roku. Tyle potrzebuje Andrzej Witkowski. Wierzę w to, że to dostanie. Jeżeli nie dostanie, widziałem się z nim miesiąc temu. Powiedział, że mogę o tym mówić. Że jeżeli nie dostanie tego śledztwa w tym roku, to z końcem od roku odchodzi w stan spoczynku. Dla mnie nie ma drugiej osoby, która byłaby takim zwornikiem wszystkich informacji w tej sprawie, co Witkowski. To jest człowiek, który ma na temat tej sprawy tak gigantyczną wiedzę i ma tak wszystko poukładane, że dać mu tą sprawę i naprawdę poznamy setki nowych, wstrząsających faktów, które rzeczywiście pokażą najnowsze ostatnie 25 lat w zupełnie innej perspektywie. Trzeba tylko się odważyć i mu pozwolić, żeby on tą sprawę wyjaśnił do końca. Jak nie dostanie do końca roku, z dniem 1 stycznia odchodzi w stan spoczynku. Nie widzę drugiej osoby, która po odejściu Witkowskiego mogłaby tą sprawę wyjaśnić. Tu jest takie pytanie. Czy na zablokowanie śledztwa prokuratora Witkowskiego w sprawie księdza Popiełuszki przez pana Iwanickiego mogło wpłynąć zarejestrowanie jego przełożonego Chrzanowskiego jako TWSB? Proszę państwa, no, Andrzej Witkowski pierwszy raz chciał tą sprawę wyjaśnić w 1991 roku. Poznał wtedy fakty, które powinny już wtedy zmienić tę historię. Dowiedział się, że za grupą Piotrowskiego, PK i Chmielewskiego jechało w dwóch samochodach 6 oficerów WSW. WSW to państwo wiecie, że to samo co WSI. W latach 80. to było WSW. W roku 91. zamieniono jedną literkę. Wojskowe służby wewnętrzne stały się wojskowymi służbami informacyjnymi, ale to byli ci sami ludzie. Nie było nawet kosmetycznej weryfikacji jak w przypadku SB. Tutaj w ogóle nie było weryfikacji, była tylko zmiana jednej literki. I ci ludzie w sześciu osób, w dwóch samochodach monitorowali, jak Piotrowski i spółka wykonują zadanie zlecone im przez generała Kiszczaka. Andrzej Witkowski poznał ich nazwiska, tych sześciu. Z grupą prokuratorów wkroczył do siedziby bydgoskiej WSI, bo to już wtedy w roku 91 było WSI, i poddał ich wielogodzinnemu przesłuchaniu. I trzy z tych osób, z tych sześciu, które były na miejscu uprowadzenia, powiedziały, że powiedzą prawdę, ale żądają gwarancji bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin. Powiedzieli, niech pan pokaże, że ktoś za panem stoi. Pan jest za mały na to, żeby nam dać te gwarancje. Niech pan pokaże, że ma pan kogoś za plecami.
On pojechał do ministra Chrzanowskiego i do wiceministra Iwanickiego. Powiedział, stoję na progu odkrycia, dokonania przełomu w tym śledztwie. Mam trzech ludzi, którzy chcą zeznawać. Oczywiście ich zeznania będziemy weryfikować, ale oni chcą mówić. Potrzebuję tylko gwarancji bezpieczeństwa dla nich. Został przyjęty bardzo chłodno i tydzień później już by tej sprawy nie prowadził. Odebrano mu tę sprawę. A całe jego śledztwo rozdrobniono na szereg innych kawałków. Takie pojedyncze procesy generała Ciastonia, generała Płatka. Andrzej Witkowski budował całe puzzle, całą układankę z puzzle. Odsunięto jego jako konstruktora i wszystkie te puzzle rozgoniono po całym stole. Każdy klocek nic nie pokazywał, każdy klocek oddzielnie. On chciał z tych klocków zrobić układankę. Tymczasem pan Chrzanowski i pan Iwanicki zniszczyli mu to śledztwo, niestety. I na 13 lat, na 10 lat, do 2001 roku sprawa została zamrożona. To był tak naprawdę kluczowy moment, bo gdyby wtedy Andrzej Witkowski mógł to śledztwo dokończyć, to od wielu lat byśmy znali prawdę o tej zbrodni i o wszystkich okolicznościach z nim związanych, a jest tutaj mnóstwo innych okoliczności pozornie pobocznych, ale które pokazują, dlaczego nasz kraj wygląda tak, jak wygląda. I że ja powiem tylko, że Grzegorzowi Piotrowskiemu podlegała cała agentura kościelna umieszczona na Pomorzu. Cała agentura kościelna. To już Państwo widzicie, jaki obraz dochodzi. Opinia publiczna w ogóle nie wie tak naprawdę nic o sprawie księdza Jerzego. Czy na przykład wiecie, wielu Polaków sądzi, że ksiądz Jerzy cierpiał kilka godzin, został zamordowany, jest męczennikiem. Ale nie wiedzą o tym, że męczeństwo księdza Jerzego trwało wiele miesięcy. Wiele miesięcy. Że na wiele miesięcy przed uprowadzeniem ksiądz Jerzy funkcjonował na granicy wytrzymałości. Bo agentura, także agentura umieszczona w kościele, docierała do księdza prymasa Glepa i przedstawiała tak niszczący wizerunek księdza Popiełuszki, że prymas Gleb traktował księdza Jerzego fatalnie, okropnie. Krzyczał na niego, krzyczał, że wyśle go bez prawa głoszenia kazań na wieś, że jest karierowiczem, że nie powinien być w stanie, nie powinien być w kapłaństwie. No, mówił rzeczy straszne. To nie jest tak jak na filmie mojego kolegi Rafała Wieczyńskiego, który może Państwo oglądaliście, że siada, w którym zresztą prymas Grep odegrał rolę, niestety fałszywą, że siada naprzeciwko księdza Jerzego prymas Glep i mówi spokojnym tonem, niech ksiądz powie, co księdzu trzeba, ja księdzu pomogę, ksiądz może zawsze na mnie liczyć. To nie tak wyglądało. Przyjaciele księdza Jerzego, to się powtarza w kilkudziesięciu zeznaniach. Na przykład tacy lekarze państwo janiszewscy, którzy mieszkali na ulicy Zajączka koło kościoła świętego Stanisława Kostki. Ksiądz Jerzy u nich się leczył, był słabego zdrowia, to byli starsi ludzie, oni byli dla niego takim mamą i tatą w Warszawie. I on się im zwierzał. Wracał z Pałacu Mostowskich, to wracał z podniesioną głową, mówiąc, tam mu się kazali rozbierać do naga, szydząc z niego SBC. On wracał z podniesioną głową, nic mi nie mogą zrobić, mam Pana Boga. Ale jak wracał od księdza prymasa, to łzy mu leciały na podłogę jak groch i pytał, czemu mój ojciec mi to robi? Nie rozumiał, bo ksiądz Jerzy nie wiedział o tym, że wielu rektor ATK, ksiądz Andrzej Przekaziński, do dziś dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, agent SB. To jest szok. Agent SB jest do dziś, to jest wiedza powszechna, wejdźcie Państwo w internet. Do dziś jest dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Kardynał nic sobie z tego nie robi. Ksiądz Andrzej Przekaziński, do którego dotarłem wtedy z kamerą, w pierwszym zdaniu mówi, niech Pan wyłączy kamerę, jak mamy rozmawiać. W drugim zdaniu mówi, zostawcie tą sprawę. Jak wy będziecie się w niej grzebać, to ja nie doczekam do beatyfikacji Jurka. Ja tak bym chciał zobaczyć, jak on jest beatyfikowany. A dwa lata później Pan publikuje dokumenty, tak? Agent SB, który donosił na księdza Popiełuszkę, nie chodziło mu o beatyfikację, chodziło mu o swoją skórę. Ksiądz Jerzy był otoczony takimi fałszywymi przyjaciółmi, którzy na niego donosili, którzy go niszczyli. On nagle orientował się, że z jednej strony jest niszczony przez SBC-ję, z drugiej strony hierarchowie, wierząc w te fałszywe informacje, głównie wierzył w to prymas Glemp, dokładali swoją cegiełkę. Ksiądz Jerzy nie rozumiał, dlaczego prymas go tak traktuje. Z trzeciej strony widział, że prawdziwi przyjaciele wokół niego, ta liczba się kurczy. Opowiadał tym pani Jadwiga Sokół, sędzina warszawska, która mówi o tym, że po tym jak poszła nam przez ojczyznę, została wezwana i spotkała się z księdzem Jerzym, została wezwana przez przełożonych, którzy jej powiedzieli, że zostanie wyrzucona z sądownictwa, jeżeli jeszcze raz pójdzie. Ona powiedziała,
co robię w prywatnym czasie, to moja sprawa. I została wyrzucona. Nie mogła pracować jako sędzia. Ale nie każdy miał taki charakter. Pojawiają się na przykład zeznania, człowiek, który był przywódcą chórników warszawskich, odpowiadał za ochronę księdza Popiełuszki. W jaki kosmetyczny sposób go złamano? Jego żona była stewardessą, latała na linie międzynarodowych do Stanów, do Australii. Co to było w PRL, to państwo, ci starsi państwo, czy w moim wieku, pamiętają, że to był rarytas, to było coś niebywałego w tamtym czasie mieć taką pracę. I ta pani została wyrzucona nie tylko na z lotów międzynarodowych, ale także z lotów krajowych. Została spisana do służby naziemnej. Ona pyta czemu? Bo pani mąż, czy tam twój mąż rozrabia z tym Popiełuszką. No to co ja mam zrobić? Niech napisze jedną notatkę. My nie chcemy, żeby donosił. Jedną notatkę. Można sobie się tylko domyśleć, jakiej formy nacisku używała żona w stosunku do męża, że on tą notatkę napisał. Jak napisał jedną, to potem pisał kilka tygodniowo. Donosi, tak? A ona wróciła oczywiście na linie międzynarodowe. To były takie metody. Albo metody bardziej groźniejsze. Jak na przykład inna przyjaciółka księdza Popiełuszki została złamana. No tutaj może trudno się jej nawet dziwić. Jak raz, drugi, trzeci jej dziecko zostało pobite przez tak zwanych nieznanych sprawców z informacją taką, że jeżeli mama nie pójdzie na jakąś współpracę, no to zakończy się to tragicznie. Ona poszła z tym na milicję. Milicja ją oczywiście wyśmiała. Przy kolejnym pobiciu zgodziła się na wszystko, tak? To były różne metody, niekiedy subtelne, niekiedy bardzo bandyckie. Ale tych ludzi rzeczywiście wyłuskiwano wokół księdza i robiono z nich agentów. I ksiądz Jerzy miał tego świadomość, że liczba przyjaciół wokół niego się kurczy, że ma coraz większe naciski ze strony kurii, że ma coraz większe naciski ze strony SBC-i i ci przyjaciele, którzy wokół niego zostali, mówili, że na końcu on był w stanie takiego rozedrgania, że on no ledwo się trzymał. Niszczono go naprawdę na wiele sposobów. A niestety prymas dokładał cegiełkę po cegiełce. Zabronił Loretankom z Rembertowa. Taka siostra Angela została wezwana i powiedziano jej, że siostry Loretanki mają zakaz chodzenia na mszę za ojczyznę i zakaz przyjmowania księdza Jerzego u siebie. A on się tam u nich świetnie czuł. I siostra Angela mi to przecież mówiła, zeznała to Andrzejowi Witkowskiemu, powiedziała: nie, niech ksiądz prymas robi ze mną co chce, niech mnie ekskomunikuje czy robi cokolwiek innego. Ja chodziłam i będę chodziła, a ksiądz Jerzy zawsze będzie miał u nas drzwi otwarte. Oficjalnie się przeciwstawiła prymasowi. Ale prymas te naciski robił na wielu poziomach. W 83 roku Jan Paweł II podczas wizyty w Polsce chciał się spotkać z księdzem Jerzym w cztery oczy. To osobiście ksiądz prymas Glemp doprowadził do tego, że nie doszło do tego spotkania. Chciał tego i ksiądz Jerzy, i Jan Paweł II. Ksiądz prymas to zablokował. A dzień przed uprowadzeniem, 18 października 1984 roku, odebrał księdzu Jerzemu duszpasterstwo środowisk medycznych. Ksiądz prymas nie robił tego dlatego, że był agentem. Ja nie mam na to żadnych danych, żeby tak twierdzić. Robił to dlatego, bo wierzył agentom. Agentom w sutannach. Uważał, że to są uczciwi ludzie, uczciwi kapłani, a ci rzekomo uczciwi kapłani przedstawiali mu wizerunek księdza Popiełuszki w najczarniejszych barwach. I on w to uwierzył. I później, w roku 2002, koło grobu nieznanego żołnierza na takiej mszy przeprosił w sposób bardzo okrągły. Ćwierćgębkiem nawet. Nie zrobiłem wszystkiego, żeby ocalić księdza Jerzego. To nie o to chodziło, że nie zrobił wszystkiego. Zrobił bardzo dużo, żeby go niszczyć, ale bez swojej świadomości i wiedzy, że krzywdzi księdza Jerzego. To żebyście państwo zrozumieli, jakie było cierpienie tego księdza Jerzego, to nie chodziło tylko o to, że go zamęczono. Nie kilka godzin, tylko według Andrzeja Witkowskiego kilka dni trwały te męki. Ale że jego męczeństwo trwało wiele tygodni, wiele miesięcy wcześniej. Rozkładano go jak na atomy, niszcząc na wielu poziomach. No dlatego to jest rzeczywiście postać, którą opinia publiczna powinna tak naprawdę odkryć tę skalę jego męczeństwa. Szanowni Państwo, jako że mamy jeszcze pół godziny, a chcielibyśmy też, że tak powiem, Państwo chcieli pewnie nabyć książki, zdobyć podpisy. Tu jeszcze są dwa króciutkie tylko pytania panów, którzy tutaj już od tego czasu, ale proszę o krótkie pytania. Dzień dobry. Dużo naszych państw stoczył się porównie pochyły, to jest fakt, tak? To jest fakt, że stoczył się porównie pochyły i to, że takie organizacje jak Nowa Prawica, Ruch Narodowy, pan po części, w dużej części, pan Grzegorz Braun, szczęść mu Boże za to,
też próbuje nam uświadomić pewne rzeczy. Jak to się ma według Pana opinii do elektoratu i osoby Pawła Kukiza? Dziękuję. Muszę Państwu powiedzieć, że nie mam zdania. Nie, to nie jest unik z mojej strony. Tylko jak nie mam stuprocentowej pewności czy przekonania, to nie chcę się wypowiadać w sposób autorytatywny w sprawach, gdzie nie jestem żadnym autorytetem. Ja naprawdę cenię to, że powstają nowe inicjatywy, że właśnie jest Ruch Narodowy, że jest Grzegorz Grzesiek Braun, że Paweł Kukiz wykonał gigantyczną robotę, bo młodzi wiem, że poszli w dużej mierze właśnie za Pawłem Kukizem. Patrzę na to, bym powiedział tak, że patrzę na to z sympatią, ale nie ukrywam, że skłamałbym, gdybym powiedział, że nie mam też pewnego rodzaju obaw. Będę się temu przyglądał, tak? Dokąd to zmierza? Jeżeli mówię, że nie chcę się na ten temat wypowiadać w sposób autorytatywny, to dlatego, że naprawdę nie mam wiedzy. Z jednej strony naprawdę cenię te wszystkie nowe inicjatywy, te nowe ruchy i nowe nurty, bo na naszych oczach tworzy się coś nowego. I zwłaszcza młodzi ludzie poszli za tym czymś nowym. I to jest coś niebywałego, że młodzi ludzie tak się uaktywnili. I za to Pawłowi Kukizowi, Grześkowi i innym szapoba, tak? Wspaniale. Ale za mało wiem, żeby w tej chwili się wypowiadać.